No, no i stało się. Stało się coś, czego nie byłem w stanie przewidzieć, gdyż zakończyłem swoją myśl. Teraz tak głupio, nie wiem, co ja mam z tym zrobić w zasadzie, czy nie wiem, nagrywamy dalej, czy już tak powiedziałem już to co Ja, ja, ja powiedzieć. bym uciął to co, to, co mamy teraz i. Tak, i już to i... zostawię na następny, nie? Tak, tak, tak. Dobra, no to, skoro zostawimy na następny, to przejdźmy do, do następnego. Witajcie w dziewiątym odcinku streamcastu Papryka to nie Arbus. Oryginalny skład dzisiaj OG, ja U. i mój wspaniały towarzysz tej podróży, znaczy Adek. A, to ja. A ze mną e, Psaweł, cześć. To ja. Musimy sobie wyrobić taki, taki nawyk, że jeden drugiego przedstawia i zawsze sobie przygotowujemy jakieś takie fajne hasełka na swój temat. No, bo to już, to, to już jest dziewiąty miesiąc, nie? To już... To już nie ma syru tututu, tu, 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 nie? To już tutaj się zaczęły poważne już rzeczy. Raz, że dziewiąty miesiąc live, a ile miesięcy ustaleń? To wiesz, to... To jeszcze dłużej trochę. No, no. No dobrze, zaraz. Odpalimy nasz magiczny zegar, który wskaże wam wszystkim, jaki czas został do końca naszego nagrania. Jeśli jesteście z nami na żywo, na twitch.tv, łamane na psawę, to będziecie mogli oszukać ten czas i dodać nam go trochę więcej. Ile to jest tajemnica? Nikt tego nie wie. My tego nie wiemy, my tego nie kontrolujemy. To jest z góry narzucone przez urząd. Także nie będę więcej tutaj mówić. Spróbuję odpalić nasz magiczny Timer, nasz magiczny timer się w magiczny sposób pojawił i nawet zadziałało za pierwszym kliknięciem, więc jestem w szoku. Dobrze. Drogi mój wspaniały e, przyjacielu Adku, e, o czym dzisiaj porozmawiamy? E, to ty mi powiedz o czym porozmawiamy? Ja tutaj widzę rozpiska przed nami, ale wydaje mi się, że pierwszy temat jest twój. Pierwszy, pierwszy Wie... temat jest mój, dobrze. Tak. Ja bym chciał z tobą porozmawiać. Pomimo o... tego, że raz... prawie jest jak moja ksywka. Amdek? No? no. Okej. Okay. Ja bym chciał z tobą porozmawiać o Steam Decku. Nie wiem, jak się na to pisze. Czy chcesz z tobą porozmawiać, czy nie chcesz? Z ja z tym bardzo chętnie, bo, bo Steam Deck to jest takie urządzenie, które chciałbym, znaczy gdzieś tam myślałem o tym, żeby kupić, gdzieś mi tam po drodze przeszła na niego chęć, ale bardzo chętnie posłucham, bo cały czas się jaram ideą. A, a wiem, um. że ty jesteś jedną z tych osób. Co jest z tym timerem, że już jest ponad dwie godziny? To tak nie powinno działać. Wiem, że jesteś jedną z tych osób, która bardziej skupia się na jaraniu się sprzętem, a nie szukaniu drobnych wad, więc tym Jak? bardziej jestem ciekaw twojej opinii. Niestety, niestety tak. Um, Steam Decka kupiłem przez trzy osoby. Bo długo się nad tym zastanawiałem. Um... Czy się przez pośredników, tak? Nie tak, tak nie mogłeś tam Nie, to musiało być przez pośredników, więc musiałem pojechać. Mamy takie centrum handlowe Manhattan, tam są takie stragany i tam trzeba podejść po cichu, zapytać ten, zapukać trzy razy w szybkę. Wtedy osie... nie, tak, nieważne. Um, kupiłem Steam Decka przez ciebie. O. Bo ty mi powiedziałeś, że rozmawiałeś z naszą wspólną, bardzo dobrą znajomą koleżanką Space, która tobie powiedziała, drogi Atku, mhm. że na Steam Decku można w miarę sensownie grać w grę. O której dzisiaj będziemy też być może mówić, jeżeli starczy nam czasu, bo dzisiaj będziemy mówić o Coral Island. U, I to też jest. To, 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 to Aż tak świeża sprawa, to myślałem, że wcześniej go miałeś. Nie, to jest bardzo. Ja go mam trochę ponad tydzień o jedno, dwa tygodnie. Dwa tygodnie, dwa tygodnie. Także znaczy. to jest bardzo świeża sprawa. I druga to jest nasz słuchacz Devil, jeżeli się nie mylę. On napisał, jak już dostał swojego Steam Deck'a, to napisał mi, że działa Euro Truck Simulator 2 z modami. Ja wtedy stwierdziłem, nie, no koniec. Już nie wytrzymałem, pękłem i, i musiałem kupić. I to był ciekawy moment, bo to był moment, kiedy Steam wypuścił e, już tą informację, że teraz już nie ma tego gigantycznego czasu oczekiwania, mhm. tylko już zamówienia są realizowane na bieżąco. Ja to raczej traktowałem w drugą stronę, że jak teraz otworzą te zamówienia, to wszyscy mówią, o teraz nie muszę czekać, teraz mogę lecieć już, wiesz, wiesz wszyscy po prostu się rzucą na te Steam Decki. Mhm. Zamówiłem, go, mhm. zamówiłem go w niedzielę, w poniedziałek został wysłany i w piątek już był u mnie. U. Więc naprawdę byłem w ciężkim szoku, jak szybko zostało zrealizowane to zamówienie. Bo w zasadzie pakowanie, realizacja samego zamówienia, wiesz, te technikalia to mhm. nawet nie trwało doby, a zamawiałem w weekend, więc to w ogóle było szaleństwo, nie. E, także tutaj ogromne zaskoczenie było e, pod tą stroną. Także e, działa a, to już, e, można zamawiać i normalnie ja, funkcjonuje. W jaki sposób przyszło, z jakim kurierem? Bo pamiętam, że tam też zawsze miałeś uwagi co do tego. DHL-em, jeżeli się nie mylę, przyszło. De okay, a to mogłeś wybrać? Czy, czy nie, to nie, 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 nie. Absolutnie masz żadnego wpływu na to, co, co się dzieje i kto i jak to dostarcza. No ale idzie to kurierem. Wiesz, z tymi kurierami to jest różnie. Czasami te paczki gdzieś trafiają, czasami gdzieś idzie. Największe problemy są z paczkami, które idą spoza Unii, a to idzie z magazynów z Holandii. Także tutaj teoretycznie większych problemów nie powinno być. Także okay. tutaj. Tutaj, jak najbardziej, jak najbardziej, można. no ale dobrze. Sam Steam Deck jest go, mam go, jest już, jest już ze mną, jest już u mnie. Jest takie duże, coś. Nie wiem, od czego powinienem zacząć: czy od wyglądu, czy od ergonomii, co Ciebie interesuje, bo teraz tak. Ja wychodzę z takiego założenia gracza, który nigdy nie był graczem pc a mhm. myślę, że najpierw jednak mimo wszystko na Steam Decka rzucili się gracze pc Takie mam przynajmniej wrażenie. I te wszystkie doświadczenia i to wszystko, czego ja się osobiście obawiałem, albo, albo rzeczy, o których nie wiedziałem, to się okazuje, że albo okazało się grubo jak to powiedzieć, nie przekombinowane, tylko przesadzone przez różnych użytkowników, a niektóre też, o niektórych też nie wiedziałem. Wszyscy mi cały czas powtarzali, że on jest oczywiście ogromny i jest wielki, i jest faktycznie ogromny. Ja wiem, że te porównania już widzieliście milion razy, ale on jest tak z jedną szóstą, Uh. Szerszy od, od Switcha, no to są porównania, które zawsze będą chyba w modzie, bo to jest naprawdę wielka konsola. No tak, ale na... ja nie, nie spodziewałem się, bo to jest o długość Joycona dłuższe tak naprawdę? E, tak. Nice, Nawet nice. o półtorej Joycona bym powiedział, o ile nie o dwa joykony, jak teraz sobie tak przyłożyłem. <laughs> Oczywiście jest też zdecydowanie grubszy. E, w ogóle no w każdym wymiarze jest zdecydowanie, zdecydowanie większy. I ja dostałem takie pytanie na naszym Discordzie. Na czym się lepiej gra? Czy lepiej mi się gra na Switchu, czy lepiej mi się gra na Steam Decku? I to jest pytanie, na które szczerze totalnie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo to są tak dwa skrajnie różne urządzenia, że nie da się na to odpowiedzieć. Switch jest dla mnie taką konsolą którą prawie że jestem w stanie zmieścić sobie w kieszeń. Jak się uprę, to mogę odpić mu join wrzucić je w jedną kieszeń, to wrzucić w drugą kieszeń i nie mam jakoś z tym problemu. To jest, wiesz, też konsolka, którą nie boję się trzymać sobie, wiesz, w, w dwóch palcach i sobie nią majtać tutaj na, mm -hmm. na lewo i prawo. Mm -hmm. Ze Steam Deckiem w życiu bym tak nie zrobił. <laughs> W życiu bym tak nie zrobił, bałbym się. To jest tak gigantyczna konsola, tak masywna. Ja ją zważyłem, ile ona ma obecnie masy, razem z obudową, o której też dzisiaj chcę powiedzieć. I tam, no, szkło hartowane to dużo nie, nie dodało masy. Ale to jest 707 gram, to jest prawie kilogram żywej masy. Więc sposób też grania na, na Steam Decku jest zupełnie inny. Bo o ile na Switchu. Nie mam jakichś obaw, żeby czasami wiesz grać sobie leżąc, trzymając Switcha tuż nad twarzą, trzymając ręce do góry. Tak, ze Steam Deckiem, gdybym na przykład przysnął, co mi się zdarzało, to jak Switch mnie walnął w patelnię, to nic wielkiego się nie wydarzyło. Ale jakby Steam Deck mi przywalił w czoło, to myślę, że już byłby krwiak. To jest ok, jednak... a, a jak, jak to trzymasz, to czuć tę masę i czuć, że to jest yy, porządny plastik czy czujesz zabawkę pomimo Nie, zdecyd ciężaru? Zdecydowanie czuć, że to jest kawał dobrze przygotowanego sprzętu i yy, jest fantastycznie spasowany. To co, to, co mnie często gdzieś odraża od różnych tam sprzętów i tego typu rzeczy, jeżeli coś jest słabo spasowane, jeżeli gdzieś czuję jakieś zbyt duże luzy, nie mówię gdzieś tam przy przyciskach, które no gdzieś tam muszą wchodzić te kanaliki, ale gdzieś wiesz, że urządzenie potrafi gdzieś trzeszczeć, jak się delikatnie wygina e, i, i... No przy Switchu to... to w ogóle jest, no bo on jest ruchomy, nie? W sensie No tak, tak, -y tak, kolme. dlatego to, to mi na przykład osobiście przy Switchu potrafiło gdzieś, gdzieś przeszkadzać. To są takie wiesz, to są drobnostki, to są duperele, ale mimo wszystko potrafiło to przeszkadzać. A to jest jeden zbity kawał po prostu dobrze wykonanego sprzętu i plastiku, i trzyma się to bardzo wygodnie, ale nie umiem tego porównać do, do switcha, bo to się trzyma zupełnie inaczej. On z racji tego, że jest szerszy, z racji tego, że ma te wyburzyszenia na, na swoich ko końcach. Oczywiście, trzyma się stabilniej. Tylko pytanie, na ile jesteś w stanie e, trzymać, na ile stabilność jest dla ciebie ważniejsza niż waga, którą trzymasz. No bo Switch ciebie tak szybko nie zmęczy, jak jak Steam, Deck, trzymając go. Plus okay. ja mam też ten, ten atut, że mam wielkie łapska, tak? Mm -hmm, więc mm -hmm. ja nie czuję tej, tej e, e, czegoś takiego, że, wiesz, że, że on jest za duży, że on jest niewygodny. I tutaj wszystko w nim pasuje. Natomiast. Jest jedna rzecz, do której totalnie nie umiem się przyzwyczaić na Steam Decku. To są jego przyciski, które są na tyłach. Właśnie miałem o nie pytać, czy, czy to jest do używania w ogóle. A, a jeszcze wcześniej zapytam, a czy ty miałeś kiedyś w rękach tego ichniejszego pada? Tego miałem w rękach, totalnie mi nie pasował z tymi um, gładzikami takimi z gałek. Nie, to, mi to, to, to ergonomicznie totalnie mi nie pasowało, nie potrafiłem na tym grać. Próbowałem u kolegi raz i za cholerę, nie szło mi, nie potrafiłem w ogóle, wiesz, się rozglądać i tak dalej, te panele dotykowe były, albo to była kwestia konfiguracji, nie wiem, być może, ale tego się totalnie nie dało. A tam z tyłu nie było takich, takich przycisków? Już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Mi te, mi te duże, takie te dotykowe panele, które były takie lekko wklęsłe Najbardziej mm -hmm, mm -hmm. przeszkadzały. Może się na tym No Bo ona on myszkę trochę a tutaj nie ma czegoś takiego? Mi się, są, że... są, 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 są. Tak, Tylko tak. do tego też chcę przejść, ale mm. chcę zacząć od tego, od jednej rzeczy, z którą mam problem na Steam Deku, to są właśnie te przyciski, które są z tyłu. I to jest bardziej mój problem, niż być może problem też dla graczy konsolowych. Nie wiem. Ja jestem samochodziarzem, jak wiesz, więc o. ja jestem troszeczkę. <grystanie> Masz samochód? Masz pies. Ja jestem troszecz... <grystanie> troszeczkę wychowany na graniu na kierownicach, jazdą samochodem, i tak dalej. I tam przy tych łopatkach do zmiany biegów, korzystam z palca wskazującego i palca tego środkowego. I co prawda mhm. tutaj te przyciski są wskazujące są na spustach, ale. E naturalnie jak próbuję wcisnąć te przyciski górne, które są z tyłu panelu, to jeszcze jest ok. Natomiast jak próbuję wcisnąć dolne, to wciskam wszystkie trzy palce i wciskam A, mały, absolutnie mały palec wszystko. Jest mało, mało mobilne, tak? To dokładnie jest tak. I mam te... z tym ogromny problem. I wykorzystuję sobie w grach te przyciski oczywiście, ale na przykład jak gram w Eurotracka, to jeszcze nie na tyle się nauczyłem na tym grać i czasami zdarza mi się, że grając Podbijam sobie nad garstkiem wręcz całą konsolkę i naciskam to mimo wszystko środkowym albo wskazującym palcem. To jest oczywiście. I Robisz takie nie, triki, nie? To... Tak. 360 tak, tutaj tak. przyciski. Biorąc pod uwagę też, jaka jest masa tej konsoli, to ja naprawdę wiesz, staram się to robić tak, żeby to było um, stabilnie, nie? Więc mhm. jak podnoszę, to wiesz, tutaj ten całą dłonią takie, wiesz, już zaczyna się taniec, czasami gdzieś muszę ją wygiąć i jest to dosyć ciekawy sposób na kontrolowanie, one dla mnie, gdyby były może z pół centymetra wyżej, to byłyby idealnie. A chcesz to... ciekawostkę? Taką, jak już chcę. jesteśmy przy tym temacie? Możesz je przesunąć przyciskiem. To... Nie, 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 to patrz, jak ja, ja mam ten palec, to się zgina tak całe normalnie, a, a w no. tym drugim palcu mi się ta końcówka nie zgina. i wiesz, ja go dalej nie zegnę. A to chcesz ode mnie ciekawostkę? Pewnie. Wiesz, czemu ja nie mógł być policjantem? No... Bo do spustu nie sięgam. Dlaczego? Teraz musicie zajrzeć, jeżeli słuchacie nas w formie audio, to musicie A. zerknąć Uuu. na, um, na YouTube'a. Um, dlaczego i... Okej, okay, ja no. no to, no to wiesz, to, to ja nie, nie zrobię tak, bo ja, ja tej końcówki tutaj nawet, jakie z góry takie kreski są, które tak jakby mobilność palca pokazują, oczywiście znaczy, że się, za, załamanie. się nazywa. Co? znoki czy coś. Nie, chodzi mi tutaj niżej, tak jak wiesz, tam gdzie się zgina palec, tam skóra jest taka wyrobiona jakby. To ja na tym palcu nie mam tu w tym miejscu. Czy masz skórę wyrobioną na palcu. Dobrze. No nie wiem, No czy Maszko, skóry... weź go jak masz, jak masz rękę, to widać od razu w którym miejscu się zginają, nie, że tu i tu. A w tym palcu to tutaj jest, a tutaj tak nie za bardzo. To uh -huh. jest <laughs> Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają gas gas <laughs> O, sałatka mówi, że zmarszczki. Tak, to, to takie zmarszczki na palcach. A to jak już jesteśmy przy czacie, to wcześniej e, Ania pisała, bo jest też z nami, że dla małych rączek Steam Deck jest niestety bardzo niewygodny i to jest też coś, co mnie rusza, bo ponownie pokażę dłoń, a mam takie małe serde serdelkowate palce, więc, więc te duże pady mi nie siadają i dlatego lubię pada od PlayStation. Nie wiem, jak nowego, od, od PlayStation 4 lubię, bo, bo tam się go lepiej trzyma niż tego xboxowego. No właśnie byłem ciekawy, czy powiesz od PS4, bo ten od PS5 moim zdaniem jest zdecydowanie większy. No, ja, ja tylko chwilę go miałem, więc ciężko mi, mi tutaj powiedzieć okay. jak się gra na nim, a PS4... Musisz a ja na gra. xboxie po prostu grać, tam się nic nie zmienia. No właśnie gram i mi nie, niewygodnie. A od PSX, -a, kurczę nie pamiętam jak było od PSX. -a. Od psx PSXa tego szaraka. A tego czy, to, to, to jest inaczej. No, tamte to było po prostu plastikow, plastikową zabawką, więc to. No, on to, 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 to zupełnie tak się trzymało, ten padzik. To, tam, tam, gałek nawet nie było, nie wiem, czy pamiętasz, no, chociaż ty. Tak, za tak, młody tak. jesteś, nie pamiętam. Nie, tego. pamiętam, pamiętam. I była osobna wersja, która miała wibrację, osobna bez wibracji. A widzisz, takie rzeczy pamiętam. E, coś jeszcze ciekawego z twoim ciałem się dzieje? <laughs> Niestandardowego. <laughs> A, ty, a z twoim ciałem czy coś się dzieje? Niestandardowego? <grym> skoro się jesteśmy przy temacie? Eee, I... Tak, wiesz co, Moja stopa się takie do końca wygina. <grym> <grym> czy możesz podtrzymywać z, z tym Decka stopą? I taka stopa wychodzi teraz od, od spodu. A, a teraz mam kamerkę mobilną, więc mógłbym nawet tą kamerę przełożyć do stopy i, i pokazać o co chodzi. Albo, albo wyjść z na przykład. Mógłbym spokojnie. też. Tak, a czy nie całkowicie, bo jak muszę kablem przypiąć do, do różnych sprzętów. Dwóch niestety. Eee... Dobrze, wróćmy może do... do wróćmy, do tak, wróćmy do Steam Decka. Drugim elementem, który myślałem, że totalnie nie będę wykorzystywać na Steam Decku, to są właśnie te z przodu te panele dotykowe, które tutaj są pod spodem. To myślałem, że to jest taki, że to będzie taki gimmick bardziej touchpadowy. Touchpad, tak, z SPS tak. 4 A okazuje się, że to jest chyba najbardziej rozbudowany feature tej konsolki. Bo to... Są też przyciski. I mhm. ciekawe jest to, że można to całkowicie wyłączyć. Że faktycznie możesz z tego zrobić touchpady, które są praktycznie sztywne i się w ogóle nie ruszają i nic z tym się nie dzieje. Natomiast jeżeli włączysz w nim, to się chyba haptic feedback nazywa, tak? tak. W ten haptyczne, nie wiem, wibracje, mhm. to może też służyć za, za przyciski. I to, sprawdza się genialnie w grach, nawet w Eurotracku, jak sobie gram, bo to jest też dla mnie koło wyboru różnych, różnych funkcji. Uh. I na przykład na narożniku mogę mieć inną funkcję, w prawo mogę mieć inną funkcję, w dół, na środek jak nacisnę mogę mieć inną funkcję, więc... Ale to gdybym... jest też taki przycisk taki, że czujesz, że naciskasz? To jest taki tak. przycisk, jak wiesz... Jak, to jest jak... niesamowite, okay. że jak włączysz te haptyczne wibracje, to do złudzenia to przypomina jakbyś naciskał fizyczny przycisk i nie wiem jak oni to zrobili, bo no, chociażby próbowali wiele razy to robić w, na rynku motoryzacyjnym, gdzie teraz jest wiesz wielka ogromna moda i szaleństwo na panele dotykowe, że wszędzie mają być panele dotykowe, że wszystko ma być na równych powierzchniach, ale jak dotniesz ten przycisk to ma sprawiać wrażenie, że naciskasz przycisk fizyczny. W żadnym samochodzie, nieważne za jaką cenę nie było w stanie, uzyskać, żaden samochód nie był w stanie uzyskać takiego efektu jak jak zostało to zrobione na Steam Decku. Nie wiem jak oni to zrobili. Ale to działa fantastycznie. Jestem zaskoczony. To jest moje największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o, o Steam Decka. Jak oni to rozwiązali? Do dzisiaj to nie chyba wiem. Jest jest Możliwe, tak To jest ta sama technologia, która jest w triggerach z PS5. Możliwe, że to jest ta sama technologia. Tylko, że po prostu na, na mniejszym skoku, ale mhm. spisuje się to naprawdę fantastycznie. I w grach jest to mega. A jak, i... wygląda, jak wygląda bindowanie pod to, bo mówisz, że tam jest dużo różnych miejsc, czyli to jest jakby. No jak i po... właśnie. Zacznijmy hmm? troszeczkę nie nie, ten nie po kolei, bo o co innego chciałem powiedzieć. Ania mówi, Ale... że jest skóra gejba. O, no, no to. No. Przyjemnie, nie tym razem. To chciałbym ją pogłaskać. Anyways, bindowanie to jest natomiast jeden z ciekawszych featureów tej konsoli. Zacznę troszeczkę mimo wszystko od końca i od y, odpalenia mojej ukochanej gry jaką jest Eurotrack. Jak sobie już wszystko skonfigurowałem, ale konfiguracja to też jest ciekawy temat, więc zaraz do tego bym chciał w mimo wszystko wrócić, ale jak sobie wszystko e, skonfigurowałem, odpaliłem grę, zachwycony. E, wszystko działało, graficznie mi pasowało, mm, ale zauważyłem, że e, gałka ma bardzo duży deadzone. Teraz, jak ktoś nie jest tajemniczony, to polegało na tym, że kontroler dopiero załapuje Twój ruch w momencie, gdy wykonasz odpowiedni ruch gałką. No i o ile w grach jakiś tam szybszych, grach motoryzacyjnych, gdzie te wychylenia są wiesz, większe, albo w grach takich, gdzie biegasz chłopkiem lub babkom i raczej stosujesz maksymalne wychylenia, wychylenia gałek, to nie ma z tym żadnym problemu. Natomiast w Eurotraku to ma gigantyczne znaczenie, ponieważ tam przez 3-4 czasu jeździsz bardzo delikatnie. Więc te wszystkie zakręty pokonujesz tak, że tylko w zasadzie muskasz tą, tą gałkę. I ja próbowałem z tym walczyć. Próbowałem z ustawieniami samego Steam Decka, bo tam teoretycznie można ten deadzone wyłączyć. W grze też są osobne ustawienia. I w pewnym momencie się poddałem, zacząłem się uczyć, jak się w to gra, i w pewnym momencie zauważyłem, że są gdzieś też w opcjach, w zasadzie bardzo blisko w opcjach, jak się już wiedzie tego szukać, konfiguracje wszystkich przycisków zrobione przez graczy. I jedna z tych konfiguracji, taka mniej popularna, nazywała się właśnie lepsze sterowanie. I okazało się, że ten człowiek Całkowicie wyłączył Dead Zone y w tych gałkach. Nie wiem, jak on to zrobił. Totalnie. Ale ta gra w, w przeciągu pięciu minut stała się dla mnie z powrotem tak magiczna. I stwierdziłem, że w ogóle w Eurotracka będę już grał tylko i wyłącznie na, na, na Steam Decku. Bo byłem zachwycony. I to mi też pokazało, że to jest faktycznie mały komputer. I jak dużo jest oddane pod kontrolę. Dla gracza, bo sam fakt, że te konfiguracje przycisków można sobie pobierać, one nie są też zablokowane. Więc jak ja sobie pobrałem tą konfigurację, gdzie mi pasowało to sterowanie, mogłem sobie je wyedytować i pozmieniać te przyciski na takie, które mi pasują, żeby gdzie tam były i jak zostały zrobione, zapisać to jako swoje i mogę to dalej też udostępniać. Więc to jest super, że to wiesz. Nie jest tam, o to jest moje sterowanie, albo ci pasuje, albo nie wypadnie. Nie jest jakaś kółdeczka, mhm. albo jest coś tam zamkniętego, e, albo nie. To jest e, to jest super, to jest genialne rozwiązanie. A jak już wspomniałeś o tym, że, że to jest komputer i udało się graczom, to czy trafiłeś już na jakiś problem, taki, który powiedział ci, aha, to jest komputer, że wiesz, że tu się coś wysypało, że tutaj jakiś sterownik, tutaj, no wiesz, jakie są problemy PC-owe? Nie, raczej, raczej w drugą stronę. Co chwilę zdarza mi się wpaść na jakieś pomysły, żeby spróbować zrobić coś więcej. Mhm. Bo teraz tak. Przykład Eurotracka, Ja wiem, że powtarzam się z tą samą grą. Natomiast on jest idealnym przykładem, żeby pokazać jakby możliwości samego Steam Decka. Ja gram na modach częściowo z warsztatu steamowego. Czyli tych oficjalnych modach, które tam się trzeba zarejestrować, i tak dalej, i tam są dostępne w tym warsztacie. I one wszystkie działają, z tym nie ma problemu. Ale mam też bardzo duże mody związane z mapą, tak zwane promocy, które nie są autoryzowane przez TeamDK. I je się osobno pobiera, musisz się dostać do plików, i tak dalej, i tak dalej. I, a, i, a, i jak się dostajesz do plików? Czy tam jest normalny system? No i właśnie. Hmm? Dla mnie to brzmiało jak czarna magia. No bo wiesz, już se, ja już sobie to wyobrażałem. Ja nie jestem. Ja nie jestem, że tak powiem, ekspertem, jeżeli chodzi o PC-y. Ja na PC pracuję. Na PC bardzo rzadko gram. Zazwyczaj do grania Pecet wykorzystywałem tylko do, do EuroTraka, albo do jakichś naprawdę indyków, których nie ma nigdzie, nigdzie indziej. A tutaj jest po prostu wyjście do desktopu. To działa na, na Linuxie, który do złudzenia przypomina normalnego Windowsa. Więc jedyne co musiałem sobie w internecie poszukać gdzie umieścić folder od modów do gry, bo to jest troszeczkę nieintuicyjne, bo gdzieś tam trzeba wejść, wejść w odpowiednie foldery, system, później tam jakieś cyferki i tak dalej. Natomiast jak już to jednorazowo sobie zrobiłem, to zrobiłem sobie skrót do folderu na pulpicie, do tych modów. Okej, okay, tam... czyli masz to... też jakiś pulpit, tak? Czyli... Tak, przerzucasz się normalnie na tryb desktopowy, na którym możesz sobie odpalać przeglądarkę internetową, YouTube'a, pobierać aplikacje, i robić no, cokolwiek, byś z tą konsolą chciał. Okay, a nie razu nie normalnie normalny Linux, a to nie jest tak, że jest zablokowany tylko ten Steam, tam w Big Picture. Tak, tak. Okay. Masz, masz dwa jakby tryby działania. Albo działasz w, w trybie tym Steamowym, gdzie mm -hmm. odpalać się właśnie taki Steam, który wygląda jak Steam, albo odpalasz sobie tryb de desktopowy. Nawet w trybie desktopowym jesteś w stanie. Odpalać sobie gry, natomiast zauważyłem, że w tym trybie steamowym chyba jest jakaś inna mm, konfiguracja, że te gry działają troszeczkę lepiej, troszeczkę wydajniej. Nie wiem, może, mogę się mylić, to są takie. E, to są takie. E, tylko moje przemyślenia, takie bardzo, bardzo luźne. Ale na przykład dzisiaj, z samego rana, wpadłem sobie na pomysł, fajnie by było. Jak sobie gram w EuroTraka, odpalać sobie Spotify. No bo zazwyczaj mhm. jak gram w Eurotraka, to gdzieś w tle puszczam sobie podcasty, albo jakąś muzykę swoją własną, albo jakiś radyjka, albo coś. I do tej pory, jak grałem sobie na Steam Decku, to grałem sobie na Steam Decku, a muzykę sobie odpalałem na telefonie. No ale stwierdziłem, no kurde, to jest podobno przynośny komputer, więc może jest aplikacja. No i przychodzę sobie do trybu desktopowego. Faktycznie jest aplikacja, zalogowałem się, jest. Wracam sobie do tego trybu. Steamowego. Każdą aplikację tam można sobie dodać jako grę. Więc normalnie Spotify' sobie dodałem jako grę. Odpalam sobie Eurotracka, odpalam sobie Spotify'a i w zasadzie dwoma przyciskami, bo naciskam sobie tutaj przycisk Steam na froncie, jestem w stanie się przerzucać pomiędzy Eurotrackiem a Spotify'em natychmiast. To w ogóle nawet nie trwa, wiesz, nie ma jakichś ekranów ładowania, że nagle tutaj, wiesz, jakieś animacje ci przychodzą, że teraz Steam tutaj, wiesz, tu double picture, coś tam, srutu pierdutu. Nie, jest po prostu cyk i masz. I sobie tylko pauzuję albo odpalam jakiś podcast. Przechodzę z powrotem na urotraka i gram. No, po prostu coś niesamowitego. To jest dla mnie ta, ta przenośna konsolka, jest dla mnie serio game changerem. Gdy, A jak z baterią, jak z żywotnością? Baterii zapomnij. Jeżeli chcesz grać przenośnie, e, jeżeli chcesz grać w podróży, e, to mam dla Ciebie. To, to trzeba zacząć od, od pytania, czy jesteś pcciarzem. <grym> ja przepraszam, ale trzeba zacząć od tego pytania, bo jeżeli ktoś. Mówi, że może grać tylko na 60 klatkach, musi być ultra płynnie, no jakiś nie ma mowy o tym, żeby gra chodziła na średnich ustawieniach i tak dalej. Nie pogra mobilnie. Może pogra sobie 30 minut, 35 minut, bo można, owszem, konsola będzie wyła jak porypana, ee, ale no to jest strasznie uciążliwe i strasznie okay, ale, ale Ale to przełącza się w jakiś inny tryb? że jest ta gorsza jakość, czy ty w ramach oszczędzania baterii przyłączyłeś sobie na na na, ten, na słabszą tam rozdziałkę i tak dalej. I to jest kolejna niesamowita i bardzo fajna rzecz tego Steam Deck'a, że w każdej grze oczywiście możesz sobie tam wejść w opcje gry, kombinować sobie z ustawieniami, bawić się, że coś tam może dać na high, coś na mid, coś tam, ta, te wszystkie pierdoły, których mm -hmm. ja totalnie nie rozumiem, ale jest po drugiej stronie od przycisku Steam jest przycisk, gdzie możesz sobie na przykład z góry ograniczyć klatki. I w takim Eurotraku, mimo to, że konsola bez problemu mi tam wyrabiała od 60 do 70 klatek na, na sekundę, to dla mnie ta konsola była wtedy zagłośna. Ja często gram wieczorem, jak Ania śpi, więc nie chcę hałasować, a te wiatraki potrafią być bardzo głośne. Jeżeli ktoś miał PS4 kiedykolwiek w wersji Pro, to zbliżamy się powoli do tych wartości. Uh, okej, okay. no to to jest strogo. Szczególnie to... pamiętaj, tą konsolę, Że Trzyma tylko twarzy, nie? <laughs> Trzyma się blisko twarzy, więc te wrażenia dźwiękowe są o wiele, wiesz, lepsze. Plus, no, mimo wszystko, będziesz czuł ten zapach plastiku. No, no bo tak. to jest tak ja to się jakbyś, jak drzewa, no. jakbyś siedział przy laptopie, nie? Z nosem przy wentylatorze. Tak, a rozumiem, to, rozumiesz, to... Że to z, z góry, że to, co jest z góry, te, te dziurki, to to jest właśnie jakiś tam. Tak, to jest wentylacja. Okay. Tutaj z tyłu na konsolce jest zakładam zaciąganie powietrza, natomiast z góry jest wydychanie powietrza. Co okay. jest też super. A, a mi, czy, czy, czy masz jakiegoś gripa założonego na to? Bo ja widzę jakieś tak. takie okej, okej, okay. tak, okay. o tej nakładki. Tak, mhm. jest, jest grip, o, o nim też będę chciał powiedzieć, Dobrze. taką mini recenzję zrobić. Natomiast w bardzo prosty sposób ograniczyłem sobie klatki do 30, i nagle konsolka jest bezszelesna. I to praktycznie w każdej grze. Jeżeli ktoś jest w stanie znieść gry, e, gry w 30 klatkach, to nie będzie miał problemu ze Steam Deckiem. Natomiast jeżeli ktoś chce grać mobilnie i grać na bardzo wysokich ustawieniach, czy tam wykorzystywać pełen potencjał sprzętowy, to, to nie jest sprzęt dla niego z góry mówię. Oczywiście można zabrać ze sobą powerbank, tylko powerbank musi mieć odpowiedni, odpowiednią moc przekazywania prądu. Uwaga, to jest bardzo ważne. Nie chodzi o pojemność powerbanka, żeby on był super pojemny, tylko chodzi o konkretną moc przekazywania. Więc najlepiej, żeby on był, ja nie wiem, jaki on ma tam pobór mocy, ale czytałem, żeby on był tam chyba 60 watowy. Powerbank? Znalazłem jeden, jaki jest, bo później to już były te takie, wiesz, 40-kilowe te takie wieki, tak, co można było nie? Tam w ogóle to wszystko, nie? Także jak sobie ograniczyłem do 30, do 30 klatek, nie bawię się praktycznie w ogóle w ustawienia, jeżeli chodzi bez, wewnątrz gry, tylko sobie to tym specjalnym przyciskiem ograniczam sobie klatki, to w zupełności wystarcza, i wtedy do czterech godzin jestem w stanie wyciągnąć bez problemu grania. Okej, okay, a bo ja się kompletnie nie znam na takich sprawach i to podwójnie, bo i na prądzie i na samochodach, czy da się to jakoś z ładować, tak żeby jechać samochodem i nie wiem, zapalniczki, czy gdzie to się podpina, takie rzeczy? To jest dobre pytanie. Jeszcze nie sprawdzałem, bo nie wiem, nie sprawdzałem, bo w swoim samochodzie mam gniazdko USB, ale nie wiemy, jaki jest, jakie jest tam natężenie prądu. No Natomiast... właśnie, właśnie w tym aspekcie pytam bo do podróży to wydaje wydawałoby się spoko. Natomiast co uwielbiam w swoim samochodzie, że mam też zwykłe gniazdko w nim. To jest rzadko spotykane. W sensie nie takie z bolcem zwykłe. i dwie dziurki? Takie, takie... Znaczy dwie dziurki bez bolca. Okay, ale no, normalnie okay, laptopa ale sobie te. tam podpinam, um, więc Steam Deck'a też bym sobie z problemu podpiął, bo skoro samochód wytrzymał ładowanie mojego laptopa, to wytrzymał ładowanie Steam Deck'a, więc z tym nie ma problemu. Kolejna rzecz, która, która mi się zdecydowanie bardziej podoba od tego rozwiązania switchowego, i to jest, to jest najgłupszy, ale też mój ulubiony feature tej konsoli: port do ładowania jest na górze. Jak mnie w switchu irytowało, że ten bolec do ładowania jest na dole. Mhm. Bo zazwyczaj, jak podpinałem kabel, to on mi już zaczął gdzieś uwierać. Wiesz. Grałem sobie w nocy, to on gdzieś tutaj już mi się w klatkę wrzynał i mi to już przeszkadzało i to mnie tak irytowało jak jasna cholera, że e, częściej zdarzało mi się, wiesz, odkładać konsolę w ogóle na nie, A nie, czy, nie... czy w tym. E, e, jezus, Steamteku, w Switchu Lite też jest z dołu? Bo to jest po to, żeby do doka można było wsadzać. A, a tych lightów przecież nie wsadza się do doka, więc. Bo to, to też jest. Bo to, też to jest dobre pytanie, ale ja mam tego standardowego, premierowego. Tak, to może ktoś ma na Switcha. czacie Switcha Lite, to może nam odpowiedzieć na to pytanie w międzyczasie. Tak, także to jest super rozwiązanie. No i plus, że ta wentylacja jest jednak też na górze. To też jest fajne, no bo ja często gram opierając o siebie um, Steam Decka, więc w Switchu. Nie, switch też ma na górze. To tutaj jest, to jest tak samo rozwiązane. Ale fajnie, że te główne, najważniejsze rzeczy są na górze. Ale najważniejsze dla mnie, właśnie, że zasilanie jest na górze. To jest, to jest mega, mega sprawa. Niewiele osób wie, co mnie się zdziwiło, że Steam Deck obsługuje też karty SD. Więc można sobie wpiąć normalnie kartę SD, mieć dodatkową pamięć i nie mieć z tym żadnego problemu. I normalnie gry instalować na tym, tak? Tak, tak, jak najbardziej. Ok. Okay. Co mnie też zaskoczyło, że naprawdę um, znaczy ta, ta konsolka potrafi mi zaskoczyć praktycznie każdego dnia, bo ja wiesz, czasami miałem jakiś pomysł, o ciekawe, czy to zadziała i okazuje się, że, że, że działa. Bo są jakieś patenty, na przykład, żeby odpalić sobie GOGA, Epika, tylko to trzeba robić przez jakieś tam emulatory, nie, emulatory z, z innych źródeł i coś tak dalej. Ale okazuje się, że Ubisoft Launcher. Na którym tam mam The Division, Wide i inne tego typu gry. Normalnie można zainstalować. W sensie wchodzisz na stronę, w tym trybie desktopowym, pobierasz, dodajesz to jako grę na Steamie i działa. Okej. Okay. A Naszego? Discorda sprawdzałeś na przykład? Nie sprawdzałem jeszcze Discorda, nie sprawdzałem sobie jeszcze YouTube'a. Dużo rzeczy, przepraszam, dużo rzeczy przyznaję, nie sprawdzałem, bo na razie jestem zachwycony samym mhm. faktem konfiguracji tej konsolki i dopasowywanie jej do, 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 do swoich potrzeb. Wczoraj przez przypadek na przykład odkryłem, że grając, jeżeli najedziesz palcem w ogóle na ten panel dotykowy, to na ekranie ci się wyświetla, co pod, ten, co pod tym panelem masz zbindowane. I mi to troszeczkę przeszkadzało, grając w Eurotraka, bo jak miałem jak miałem palec na gałkach, to czasami się zdarzało, że kciukami dotykałem tych paneli dotykowych, mhm. i wtedy na ekranie wyskakiwało, a tam pamiętaj, że pod tymi przyciskami masz zbaindowane to i to. No ale z ludów zacząłem sobie grzebać w obcych, okazało się, że to wyświetlanie można całkowicie wyłączyć. Okay, Więc um, jest naprawdę pierdyliard opcji. Jeżeli ktoś jest zamiłowany w, w kombinowaniu i w ustawieniach i w dopasowaniu tak. Gier pod siebie, jeżeli chodzi o sterowanie, to tutaj będzie w niebo wzięty. Ja naprawdę jestem w szoku, bo próbowałem nawet um, odpalać gry, które w ogóle nie mają wsparcia dla, dla padów. Coral Island jest dobrym przy, y, przykładem. On w ogóle nie ma wsparcia dla, do obsługi padów i faktycznie, tak jak Hyperspace mówiła, jest normalnie zrobiona konfiguracja przez, przez jakiegoś gracza i normalnie prawie że normalnie można grać. Czasami em, znajdują się jakieś takie ułomności, no bo jednak schemat jest cały przygotowany przy, pod myszkę i klawiaturę. No ale to szybko można rozwiązać tym, że um, kursor jest po prostu zbindowany pod ten prawy panel dotykowy mhm. i, i można sobie to konf konfigurować. No to jest, to jest fajnie przemyślane. Tutaj jeszcze Ania pisze, że Alek odpalał epika i Goga. Da się, działa spoko, ale jest upierdliwe za każdym razem. No tak no. brzmi, że, że, że takie... No bo tam jest, ja czytałem, że tam jest jakiś specjalny emulator, tam gdzieś trzeba się autoryzować przez inne apki. W takiej rzeczy póki co przynajmniej nie chce się bawić. To albo coś działa, że tak powiem bezpośrednio od źródła, albo mnie to nie interesuje. Ale A też... da się podpiąć klawiaturę i myszkę do tego? Są wyjścia. Tak, na... tak jak mówiłem, albo, albo po Bluetoothie, albo Aha. przez stację dokującą. Ja kupiłem sobie stację dokującą, nie, o, ma, nie, nie. nie mam jej akurat przy sobie. Szkoda, bo... bo nie wiedziałem, że istnieje nawet stacja dokująca. Jest oficjalna stacja dokująca wydana przez SteamA i, jest też, i są też nieoficjalne stacje dokujące. Ta oficjalna kosztuje chyba w granicach 700 zł, natomiast ja mam nieoficjalną przez producenta JS Aux, um, która kosztowała mnie 230 zł, więc różnica jest ogromna. Funkcjonalność jest dokładnie ta sama. Ok, i grip, jak sobie... grip nie przeszkadza temu? Grip przeszkadza temu, więc jeżeli ktoś ma straszne OCD i chce, żeby, żeby konsolka była idealnie wpasowana na środek, to wtedy no nie za bardzo. Ja ją po prostu przestawiam i kładę na krawędzi, ale też ja wybrałem bardzo dziwnego gripa. Bo ja wybrałem gripa z nóżką. No właśnie zastanawiałem się, czy, czy, to czy, jest czy nóżka, dobrze widzę nóżkę. Bo ogólnie gdyby, gdybym, nie chciał mieć, gdybym nie chciał mieć nóżki... W, w Gripie, to bym wybrał zupełnie inną firmę, bo bym wybrał Szpigena. Spigen to jest firma, która robi fantastyczne obudowy do telefonów. Ja telefonie mam. No. Ile razy uratował mój telefon przed totalną destrukcją, to ja jestem naprawdę. Te wszystkie reklamy, że one są jakoś tam skonfigurowane i zrobione wiesz, tak żeby przetrwać dużo, to prawda. To są w stanie przetrwać dużo. To prawda. Natomiast... Sam na placyk biorę i telefon czasem wypada no. z kieszeni i, i nic się nie stało. Natomiast to był chyba jedyny grip, jaki znalazłem z nóżką, i oni też na stronie piszą, że mając tego gripa z nóżką, on nie jest kompatybilny z, ze stacją dokującą. Natomiast wiesz, no, kładę sobie z tym na nóżce i sobie po prostu stację dokującą podpinam i ona sobie po prostu leży obok. I jak wtedy na... grasz? Bluetooth pad? Pla, albo pada możesz podpiąć sobie na Bluetoothie, ale w stacji dokującej mam trzy wejścia USB, mam wejście do karty sieciowej i mam, mam coś tam jeszcze, już zapomniałem, chyba jeszcze USB-C jest, ale ono jest do ładowania. Um, więc y, grasz w zasadzie jak chcesz, a jeszcze wyjście HDMI jest, oczywiście, bo ja kupiłem stację dokującą, kupiłem głównie po to, żeby streamować ze Steam Deck'a, bo chciałbym mm. pokazywać y, różne gry na Steam Deck'u bo myślę, że można się zaskoczyć, no mówię, dla mnie największym tym zaskoczeniem jest, że Eurotrack na tych mapach po prostu gigabajtowych, bo tam chyba 2,5 giga te mapy mają, odpala się po prostu bez problemu, wrzucając mu Pliki do, do, do środka. Ja nie wiem, jak to działa, ale to po prostu działa. Wiesz, nic nie musiałem zmieniać w kodzie, jakiś tam zmieniać wierszy poleceń, żeby to działało, bo, bo wszyscy mówili, że to jest taki komputer, ale wiesz, to jest Linux, nie, to nie jest Windows. Tutaj, jak chcesz żeby to był komputer, to musisz sobie zainstalować Windowsa, ale on nie działa. Znaczy działa, ale ma sterowniki, które się wysypują, więc ja myślę, aha. Czyli to jest bardziej konsolka do grania, a tego trybu desktopowego to nigdy nie będę tykać. Okazuje się, że to jest tak banalne w obsłudze, że nawet ja potrafię sobie z tym poradzić. Tu sikładnie nie zauważył, że robisz ze Steam Decka PC-ta i jest git. <noise> Bo trochę tak już mi jak podpinasz do, do tej stacji dokującej, tu sobie A, podpinasz sprzęt tak. Ale, do słuchaj, streamowania, ja widziałem analizy, gdzie ktoś sobie zainstalował normalnie Photoshopa na Steam Decku. Podpinał sobie go do stacji dokującej i normalnie na nim pracował. Mm -hmm. I on ma na tyle mocy obliczeniowej, że jest w stanie przerabiać nawet tam kilkugigowe pliki. Zajmuje mu to dłużej, ale można. Pytanie, do czego potrzebujesz komputer? Bo to może być dla kogoś zamiennik komputera. No, Microsoft Office na tym nie odpalisz, ale Open OpenOffice, jeżeli się nie mylę, już tak. Okej, okay, okej. Okay. Więc no to jeżeli ktoś pod... gdzieś tam jako zapas, jako notebook czy coś, to, to też brzmi spoko. Bo jeżeli ktoś na przykład brał na wyjazd specjalnie sobie, wiesz, switcha i laptopa tylko po to, żeby odpisywać na maile, albo żeby sobie przeglądać, nie wiem, internet, czy oglądać sobie YouTube'a, to to jest zamiennik, który by mu wystarczył. No właśnie, bo, bo to jest jeszcze coś, co będziesz miał jako zadanie domowe: żeby posprawdzać wszystkie aplikacje, a czy nie wszystkie, ale jakiegoś tam Netflixa, żeby zobaczyć, jak to, jak to śmiga, właśnie Discorda. Żeby wiesz, rzeczy, które robi się na, na PC, a nie przy, gdy się nie pracuje, nie? żeby sprawdzić, mm -hmm. jak, jak, jak to, to się sprawdza. E Messengera zainstalować, żeby szło sobie rozmawiać w trakcie grania. No, to jest, to jest do sprawdzenia, tylko tutaj im bardziej, im bardziej zagłębiasz się w te aspekty takie pc tym myślę, że może się pojawić coraz więcej rozczarowań, bo zakładam, że na przykład Messenger może nie działać albo jakieś aplikacje. Ale to mogą wiesz, nie to jak z nami, nie? to też ludzie wielkie oczekiwania, no, 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 a później no tak. rozczarowania przychodzą. Więc Steam Deck jest jak nasz podcast. Także ogólnie naprawdę jestem na start mega zaskoczony i mega się tym jaram i dalej go bardziej traktuję jak konsolkę do grania, bo tutaj Rauk mówi, że czemu Steam Deck uważam za konsolę, że to jest typowo PC przenośny. No nie do końca to jest PC przenośny, chyba, że ktoś pracuje tylko na Linuxie. Dla mnie to jest przede wszystkim konsola do grania. To 85% czasu, jaki spędzam na na, na Steam Decku to jest granie, więc no Bo automatycznie... Możesz w ogóle jest... nigdy nie wchodzić do, 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 do tego trybu desktopowego, tak? Możesz po prostu odpalić, tak. zawsze mieć big picture i tylko grać w gry. W zasadzie przechodzę tylko do tego trybu desktopowego, jeżeli, tak jak mówiłem przed chwilą, wpadłem na pomysł, o, zobaczę, czy jest Spotify, no to wtedy muszę mhm. faktycznie wejść do tego trybu desktopowego, żeby zobaczyć jakąś aplikację spoza Steama. Także, no... Zależy, jaką kto ma definicję. No ja na tym głównie będę grać, więc dla mnie to jest przenośna konsola do gier. Ktoś może sobie więcej na tym sprawdzać rzeczy, więc dla kogoś to może być PC. I też nie będę mówił. O, to nie jest PC! Ale no, słyszałem wiele opinii o tej konsolce. No i zazwyczaj to się wypowiadają pc o tej konsolce. Więc no to tak, ale to, 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 ja, to ja, wolę... Mnie ja wolę taką opinię od ciebie, bo, bo co, na Switcha też możesz sobie tam się bawić jak na Androidzie i będziemy teraz uważać, że to jest tablet, a nie, a nie konsola. No, no. Rozumiem, że można używać Steam Decka tylko jako konsolę, więc jak najbardziej można nazywać go konsolą. Zresztą to no, tylko no, nazwa, no. a nawet Shakespeare mówił, czy jakby róża się nazywa różą, to czy by nie pachniała równie ładnie? <laughs> bachniała palonym plastikiem, tak jak Steam Deck. Tak. Eee, kurczę, fajnie jest ten Steam Deck, tylko ty wiesz, że, że ja przestałem grać w gry, więc sam Steam Deck mi nie... Nie Czuję, że to by... żadnego problemu. <laughs> Czuję, że, że po prostu by leżał i się kurzył. Zresztą tak jak Switch leży i się kurzy, plus ja też no. nie jestem fanem przenośnego grania. Do to, do czego ja bym chciał z tym deka to właśnie do tych pc gier, do, do izometrycznych RPów, do budowania domków i obawiam się, że może by to nie było takie spoko. Bo znaczy o ile RP, to, pytanie, RP, czyli... RP to jeszcze, to jednak budowanie domków potrafi być raczej wymagające, no bo, bo tam obliczenia w tle dużo ich się dzieje, a dwa rzeczy na ekranie są dość małe. Więc jak A jeszcze weźmiesz tak. się tego Steam Decka, który też rozdzielczości nie ma zbyt dużej, to to, tak. to może być tak, że, że nie pogram komfortowo. To jest w ogóle też ciekawostka, jeżeli chodzi o Steam Decka i coś co zauważyłem, bo tam yy, tam masz coś takiego jak yy, przepraszam tam masz taką listę kompatybilności. Przynajmniej w sensie przy każdej przy każdej grze mm -hmm. masz napisane na ile gra jest kompatybilna ze tak, Steam Deckiem. Steam Deck verified. Tak, i ja myślałem, że mogę grać w to, jak jest to w tym zielonym, jak jest w żółtym to zastanów się czy odpalaj, a jak w ogóle nie ma tej weryfikacji to w ogóle nie tykaj. Nie. Okazuje się, że tak nie jest. Nie, 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 tak. Bo na przykład, jak jest na żółto, to może to oznaczać, że font w grze jest mały. Tak. I tu jest, jest, jest lista wymagań. Jaka, jakie gra musi spełniać, żeby dostała tą, tą zieloną ikonkę? I to też można dodać sobie w patchu, i, i wtedy przechodzi tą weryfikację. I faktycznie tam są takie rzeczy, jak, jak to, że, że musi się dobrze wyświetlać na tej rozdzielczości, mm -hmm. że muszą być podpowiedzi do ikonek odpowiednie, właśnie ten rozmiar fonta musi być odpowiedni. Więc to, że, że nie ma odpowiedniej ikonki, może oznaczać, że po prostu coś nie wyświetla się tak, jak powinno a nie, że gra się wysypuje co trzy co minuty. No ale widzisz, z punktu widzenia konsolowca, jakim jestem, nie brałem tego pod uwagę, tylko no skoro system mi mówi, że nie działa, to nawet nie tykam. Mhm. Aż w końcu zeżarła mnie ciekawość, nie? bo pomyślałem sobie, że na Steam Decku genialnie sprawdzi się gra, którą uwielbiam, e, którą gdybym był wstydliwym człowiekiem, to by musiał się domaczyć, że to jest takie moje Guilty Pleasure, ojejku. Ale, ale już nie używamy Guilty Pleasure. Nie mam, tak, a ja nie mam wstydu. To Solitaire Conspiracy. To jest pasjan z fabułą. Uwielbiam. I pomyślałem sobie, że to na tych panelach dotykowych by świetnie działało. No i sobie wchodzę i patrzę, żółta ikonka, nie? Mówię, o, nie, o, w mordę. Koniec, przechlapane. A mówię, no nie, no spróbuję. No i odpaliłem, i wtedy faktycznie pokazało, że w grze jest mały font. Natomiast tam font mi w ogóle nie przeszkadza, bo to jest gra karciana, więc ja tam. Ale wiesz, był też na tle mały, że nie był nieczytelny? Dla mnie był czytelny. No wiesz, to okay. jest. Okej, okay, gdybym wziął Steam Decka i go trzymał sobie, wiesz, na wyciągnięcie ręki dwa metry, no dwa metry to przesadzam, ale ponad metr od siebie, to może bym nie doczytał jeszcze, jakbym zdjął okulary. Ale wiesz, mhm. tak Steam Decka raczej trzymasz blisko ryja, no to nie uszukujmy się, to raczej się gra e, tak na tyle blisko, że spokojnie mogłem czytać, co tam jest napisane, no więc to w ogóle żaden był dla mnie problem. E, I to mnie też zainspirowało do tego, żeby sprawdzać gry, które w ogóle nie mają weryfikacji. I okazało I tak, się, a, a, że one działają. Tylko, znaczy inaczej, jest jest śmiesznie, bo jest 50 na 50. Albo gra działa i w sumie zastanawiasz się, czy grasz już w takiego ekstremalnego indyka, że po prostu tutaj nawet Steam nie dotarł z weryfikacją i żaden z użytkowników Steam Decka nie stwierdził, że hmm, zagram w tą dziwną grę o pieskach na Steam Decku. <grym> Albo po prostu odpala się i się kraszuje. Także jest 50 na 50, ale super jest to, że nawet jak nie ma tej weryfikacji, to konsola mówi, chcesz spróbować? Próbuj, że to nie jest takie, że wiesz, nie ma naszego logo, nie odpalaj, bo ci się zjara, nie? Albo coś w tym stylu. Mm -hmm, mm -hmm. E, tutaj Ania napisała, że Mass Effect Legendary Edition ma żółtą ikonkę, bo na początku panel logowania do EA jest słabo widoczny. To jest w ogóle, to jest też jakaś parodia i śmieszne, bo ostatnio sobie wpadłem na pomysł, bo udało nam się zagrać w tą um, nowo wypuszczoną wersję Grounded razem. Ja sobie stwierdziłem, że skoro w grze jest cross-save, to mogę sobie tę grę przecież odpalić ze Steama. Aha. Co prawda by musiał zapłacić, bo gra na Steamie jest nie jest za darmo, bo ona jest w Game Passie, no ale nie jest na, na Steamie. Natomiast odpalając ją na Steamie, logujesz się przez e, Microsoft, mhm. czyli logujesz się A. na swoje sejwy. Tak. No i żart polega na tym, że w momencie, gdy zaczynasz się logować, to wyskakuje panel ten do, do logowania Xboxowy. Mhm. I on jest cały biały. No tak, to jest to, co, co tobie pisałem, co też mi Paweł Kuzia tłumaczył, no to jest jednak część tego UWP, najpewniej, po to zgaduję teraz, czyli tej uniwersalnej Windowsowej platformy, która na linuchu z reguły nie, nie działa, też czytałem, że, że działa, ale jest kombinowanie z tym. Na linuchu, nichuchu, ale są tutoriale na YouTubie, jak to obejść i ludzie kopiują tą stronę, wchodzą do jakichś tam, źródła strony sprawdzają gdzie, co mają wpisywać, i na YouTube są pozaznaczane na tej białej planszy, na tej białej planszy, gdzie, w którym miejscu masz pisać użytkownika, i gdzie hasło. Są też takie. To, to, to jest przygoda sama w sobie. Bo jeżeli się okaże, że masz zapisane hasło, to w tym białym panelu będzie tylko pytanie o adres e-mail. Jeżeli masz weryfikację przez telefon, to też wszystko jest w innych miejscach. Więc tam po prostu jest, wiesz, jak ci się uda zalogować, to już jesteś po 10 godzinach gry. Ale kusi nice. mnie, żeby to sprawdzić, mimo wszystko. Jestem skłonny eksperymentować... Zresztą takim... możesz kupić i do dwóch godzin oddać, nie? Tylko e, pytanie, a... czy dwie godziny mi starczą, żeby się zalogować? No tak. E, jeszcze jest pytanie od Rałka. Jak ekran w świetle słonecznym, bo ze Switchem jest bardzo słabo? Ciężko mi powiedzieć, bo e, ja jestem piwniczakiem, więc rzadko wychodzę na zewnątrz, ale tak patrząc... E, Patrząc po prostu obok tych ekranów, to porównując do tego oryginalnego Switcha, nie olodowego, tylko tego, tego oryginalnego, to podświetlenie jest podobne. Moc podświetlenia jest, jest podobna. Może jest odrobinę jaśniejszy, ale nie wiem, czy to nie wynika z faktu, że ekran jest tyci większy, chociaż wcale. No, tyci większy jest, jest, jest tyci większy. Może jest jeden cal większy jest. No, ja też czytałem opinię, że, że ten ekran w Steam Decku jest średni, ale ponownie. No to jest opinia ludzi, którzy mają 70-calowe OLEDy i tego oczekują od grania na, na PC, nie? A, no. no, to jest to jest a ja, wszystkie... jestem konsolowcem i, i, i mi wystarczy te 30 klatek, mi wystarczy, że gra się odpala i że da się grać na, na padzie. Wszystkie wszystkie złe rzeczy jakie słyszałem o Steam Decku okazało się, że w moim wypadku nie mają znaczenia żadnego. Więc to oczywiście zależy od, od preferencji i jakie kto ma potrzeby, bo wiesz. Widziałem na YouTubie, że ktoś odpalił w 40 klatkach cyberpunka, nie na, na, na takich ustawieniach, że to tak mówisz, kurde, to wygląda całkiem dobrze, nie? A cyberpunk mhm. jest jednak za sobą żerną grą, nie? no ale minus mhm. jest taki, że to, że to jest taki kombajn, że to sufit, nie Jak trzymasz przed sobą. Okay. Sposób, nie? Okay. I, I bateria jest żerna w 5 minut, no to dla mnie to jest w ogóle to jest bez sensu. A takie, jeżeli bateria wytrzymuje mi 4 godziny grania, na moich ustawieniach, to dla mnie to jest bajka, bo ja i tak dłużej przed konsolą przenośną nie siedzę. Fajnie, to no, czekam yy, ta, taką relację powiedzmy za pół roku, na ile to granie na Steam Decku dalej sprawia ci frajdę, a, na jakie nowe Sam problemy jestem ciekaw. wsiadłeś, czy, czy coś się zmieniło. No bo to jest jednak cały czas wersja eksperymentalna, nie? To, to, to jesteś, okej, okay, ty już jesteś tutaj poza kolejki, ale dalej jesteś takim. A To jest dalej ty, ten sam sprzęt. Tak, 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 tym pierwszym userem, który, no. który sprawdza i, i wydaje się, że jak wyjdzie Steam Deck dwójeczka, to, to już może być dużo lepiej. Przy czym no też pamiętajmy, że Steam Deck nie jest pierwszym komputerem od Steama, prawda? No bo już były te wcześniejsze maszyny Steamowe i, i cały Steam OS, więc trochę doświadczenia w tym mają. Pierwszy przenośny, ale, ale jednak nie pierwszy w ogóle. No, także póki co. Jestem naprawdę zachwycony. Gram na nim o wiele częściej niż bym się spodziewał, ale mówię, to są dwa tygodnie. To może być efekt nowości, efekt mm -hmm. świeżości, efekt tego, że po raz pierwszy w życiu mogę zagrać swoją ukochaną grę bez siadania do komputera, bez siadania do stanowiska, przy którym zazwyczaj pracuję, tylko mogę sobie to zabrać i mogę się, wiesz, położyć pod kocykiem wygodnie i odpalić eurotraka i jestem wtedy przeszczęśliwy. Czy mi się to kiedyś znudzi? Nie wiem. Będę próbował intensywnie i na odcinku 9 plus pół roku 15? No Zadać mi tak. to pytanie. Okej. Okay. Okay. A tymczasem byłeś na PGA? Tak to PGA. się stało. Byłem na PGA, tak to się stało. Pojechałem, no może nie przypadkiem, miałem tą przyjemność zaprojektować całkiem duże stanowisko firmy Playon, tak zwanego kiedyś Koch Media. Więc kocz. dla mnie to było kocz. Więc e, dla mnie to było wydarzenie no, jedno z e, najważniejszych wydarzeń w moim życiu, takim y, 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 nieroboczym, tylko jak to się mówi? Zawodowym. O! Zawodowym, no bo jednak e, zaprojektowanie tak dużej przestrzeni y, wystawowej, e, to była moja naj, największa w życiu um, przestrzeń wystawowa do, do zaprojektowania, więc e, chciałem pojechać, pojechałem. E, niestety pojechałem tylko na piątek. Niestety z, z zachwytów mam zdjęcia tylko i wyłącznie um, tego, co ja projektowałem. No i więc, dobrze, e, co tam, więc, i na pewnie tutaj, były. <laughs> więc tutaj nie będzie żadnych absolutnie, absolutnie zaskoczeń. Mm. A Induzina. też jeszcze zanim, zanim zaczniesz, mhm. to też yy, tak teraz sobie skojarzyłem, musimy kiedyś zrobić odcinek, albo jakiś spingów, albo coś, gdzie wytłumaczysz nam swoją pracę, bo, bo ty już wiesz, że, że ja nie do końca ją rozumiem, i się okazuje, że więcej osób nie do końca rozumie, jak, jak wygląda to, co ty robisz i, i co ty de facto robisz. To, to, to byłby bardzo projektach. krótki stream. Także no to... nie, nie, to nie byłby. Spokojnie, ja mam sporo pytań, Paweł. To... A, nie, no okej, okay. nie, naprawdę. Ja mogę odpowiadać na pytania. To, to, to... Na, na kiedyś to, Proszę to bardzo. sobie zrobimy. No ale tak, miałem tą przyjemność projektowania stanowiska firmy Playon i z którą zresztą współpracuję, to żadna tajemnica tajemnica nie jest. Natomiast zwiąże się z tym całkiem ciekawa historia, ponieważ byłem, byłem w Poznaniu w piątek. No i w piątek na targach na PGA jest mało osób, co widzicie też na zdjęciach, bo tam wtedy te bilety są te VIP-owe, tam ceny za te bilety są jakieś kosmiczne i w ogóle... Znaczy nie są aż tak kosmiczne, są po prostu droższe, ale to dalej jest tam w granicach 100, 120, przynajmniej kiedyś tak było, gdzieś tam 120 zł. Okej, okay, no to jest więcej, jest... jeżeli chodzi o no to, tak. że, że PGA kosztuje 50, tam 60 za dwa dni, ale nie jest to zaporowa cena jak... Nie wiem, Dragonsy za od 6 stóp w górę. A nie, no to, to oczywiście. Natomiast, ponieważ było mało osób, to łatwiej było mi widać, i to jest ten, to jest ten minus. A z racji tego, że ja projektowałem stanowisko, to też byłem bardzo ciekawy, jak ono technicznie wyszło. Więc gdy pojawiłem się na stanowiskach firmy PlayOn, to obsługa była bardzo młoda, no bo wiadomo, to jest, są targi skierowane raczej do, do młodszego odbiorcy. W sensie do młodszego, nie, nie, nie dla mnie do końca. W tym sensie, nie? Bardziej dla nie. ciebie niż Nie, ja już mnie. bez przesady. Ale mniej więcej wyglądało to tak, że pojawiałem się na stanowisku, które było odgrodzone specjalnymi barierkami, witałem się z panią lub z panem, który tam stał i obsługiwał, podchodziłem do ściany i zacząłem ją macać. I robiłem zdjęcia na przykład narożnika, Sprawdzałem, z jakiego materiału są zrobione te rzeczy. Ktoś tam siedział przy stanowisku i grał, więc ja zabrałem taką płytkę, która tam leżała z wytłumaczeniem z wytłumaczeniem kontrolera i klawiatury. Wiesz, co tam trzeba naciskać mm -hmm, w takiej mm -hmm. grze, nie? I po prostu stoję i to i wyginam, wiesz i sprawdzam. A robisz, na... że podchodziłeś do ściany? Tak wiesz, puknąłeś tak. dwa razy, przykładałeś ucho, żeby tak. posłuchać. Wiesz, no padłeś tak. na ziemię, sprawdziłeś, czy ciepłe. Byłem na targach. Z z naszym kolegą Muradinem, który nagrywa ze mną bika, nagrywa Big Pit Stop. Zresztą był też naszym gościem na, na, na Papryce. I on stał z boku i mówił, że nie widział jeszcze znaczy nie widział dawno takiego przerażenia w oczach. Jak u tych ludzi, którzy obsługiwali to stanowisko, gdy nagle e, dwumetrowy koleś, e, dwa metry zwyż, dwa metry szerze, wchodził na stanowisko i zamiast podejść do komputera albo zapytać się, co to za gra, podchodził do ściany i zaczynał, <śm> wiesz, obmacywać ścianę <śm> i robić zdjęcia narożników. No, ale wiesz, nice. ja w, w tej branży jestem ponad 20 lat, więc e, mnie fascynują takie rzeczy, jak coś jest mm -hmm. zrobione, jak zostało stworzone. Zresztą ja uwielbiam też oglądać ten, te serie tych programów, jak coś jest zrobione. Nieważne, czy to są, wiesz, cukierki, czy to jest, nie wiem, sos jalapeno, czy coś metalurgicznego, ja lubię oglądać. Nic z tego nie zrozumiem, bo ja nie jestem techniczny. Jak ktoś mi mówi, no i tutaj wykorzystujemy spawy pff, e, i takie tam inne i w ogóle e, technologie. Pff, i, ja, to, ja robię, uuu, zajebiście. A powiedz, wiesz może, co się później dzieje z tymi stanowiskami? Czy to jest... Jestem na 95% przekonany, że są niszczone. W sensie e, rusztowania, oczywiście, zostają wykorzystane na następne ekspozycje, natomiast sam ten materiał jest niszczony, ale są też firmy, które ten materiał banerowy, bo to zazwyczaj jest guma banerowa, czasami to jest folia, ale bardzo często to są to są takie folie gumowe banerowe, są wykorzystywane do tworzenia jakichś innych rzeczy. Na przykład Ania ma. Tutaj nie ma? Nie ma. Znaczy nie, że Ania gdzieś tutaj jest w spokoju, tylko Ania ma bardzo fajną torebkę, która została stworzona. A, to ja wiem. Jest, jest taka pani na Instagramie Ciemiega bodajże, która jest szyje kolekcje ubraniowe i to całkiem fajne. Ale nie, bo bardziej się zastanawiałem, czy jest opcja trafić kiedyś na jakieś śmietnisko i widzisz tam właśnie same takie, takie banery. I, I że tutaj, tutaj kozy no, są. To... Tak, samo, tak samo masz w kinach. No przecież w kinach czasami są te gigantyczne standy z Bohaterami, mm -hmm. którzy są, wiesz, wyżsi od ciebie i tak dalej. Jak ktoś zna obsługę kina, ja miałem taką znajomą, która dawno temu, to było 15-20 lat temu, która co dwa tygodnie wymieniała sobie ekspozycję w swoim pokoju. Co dwa tygodnie stał u niej inny aktor, bo ona znała pracowników tam obsługi i po prostu mówiła: Słuchajcie, z tego i tego filmu zostawcie mi tego, tego ludzika. I oni byli przeszczęśliwi, bo nie musieli chodzić na śmietnik z tym, wiesz, rwać tego, ciąć. No tak, I po prostu tak, tak. Jej to oddawali ona sobie z tym wraca do domu i wstawiała sobie innego aktora co, co dwa tygodnie. Pamiętam, że w kinie Wisła było, nie wiem, czy dalej jest, taki kosz, gdzie wszystkie plakaty zdejmowali, zwijali i można było sobie to zabrać, jak już zmieniali wystrój. to jest super, to jest super, tylko nie wszystko tak się da, nie? Bo czasami mhm. są te takie stędy na ulotki, mhm. albo faktycznie banery, które są gdzieś opinane na ścianie, czy tak jak tak, jak tutaj na tym stanowisku, gdzie widzicie to na zdjęciach, to było drukowane na folii, żeby to była lepsza jakość i żeby to lepiej wyglądało, więc no tutaj raczej nic z tego nie zostało. Bo albo to jest podobnie jak billboardy, czyli nakładane jest nowe na to, i później jest mhm. póki tych, tego się nie nawarstwi na tyle, żeby tego nie, nie ściągać, to, to nie jest ściągane. Albo jest na tyle, na tyle dobrze się tego nie da zerwać, że po prostu to jest niszczone. To jeszcze Maślana mówi, że kiedyś takie banery wyborcze były, przerabiane na obicia do but dla psiaków w schronisku. Były takie akcje. To jest też super pomysł, bo te, ta folia banerowa, ta guma banerowa, ona jest wodoszczelna, nic nie przypuszcza, i też faktycznie może bardzo dobrze izolować. Ale nice. też mega się nagrzewa. O, to I też na, to trzeba, też na to trzeba zwrócić uwagę Także jeżeli ktoś chciał uszczelnić Żeby na przykład dach Gdzieś tam w jakimś schronisku tym obić Żeby po prostu nie przeciekał Biednym zwierzątkom To jak najbardziej to jest super pomysł I to się, to się mogło nadawać do tego Fajnie, fajnie A i co jeszcze na tym PGA? Znaczy powiem Ci tak Spotkałem masę osób Z branży nazwijmy to ogólnie I wszyscy narzekali Wszyscy U. narzekali o Jezu, jakie to słabe. O Boże, tu nic nie ma. O Boże, ja to mogę sprawdzić na YouTubie. O Jezu, ja to już wiedziałem. O matko, a tutaj, tutaj muszę stać w kolejce. A tutaj nic nie ma. A to przecież mogę sobie zamówić z, z Mediamarktu i tam będzie taniej albo na Allegro jeszcze wyko, wykorzystując jakieś tam tokeny, coś tam będę miał w ogóle. Nie jestem w stanie tego pojąć, naprawdę. A samemu, nigdy, bo to pewnie ludzie, którzy byli dziesiąty raz. Tak, ale nigdy na targi osobiście bym nie szedł w celach zakupowych. Dla mnie targi są bardziej, żeby sprawdzić jakieś rzeczy, których nie jestem mhm. w stanie namacalnie sprawdzić e, przez Internet. I tak mhm. na przykład znalazłem stanowisko, które było jednym z moich największych zaskoczeń, firmy Aim Controllers. I to jest firma, która robi customowe pady. Problem jest taki, że oni na stronie głównie pokazują wizualizację tych swoich padów, bo tam możesz sobie konfigurować, wrzucać swoje własne projekty. Oni też mają całkiem dużą, duży wybór swoich własnych projektów. Tylko, że no, będąc te 20 lat w branży coś co ma na sobie nadruk, kojarzyło mi się zazwyczaj standetą, albo inaczej może nie standetą, żeby nic nie obrażać, albo z czymś co nie może być do końca dobrze wykonane na bardzo nierównych powierzchniach, a jednak pady są bardzo nierównymi powierzchniami. Mhm, I w szoku byłem, jak zajebiście są wykonane te pady. W życiu bym o tym nie pomyślał. Oczywiście, te pady są ekstremalnie drogie. Ja bym ich nie kupił, bo tam e, one chyba są tam od 800 czy od 900 zł w górę. Ja więc to, tak, to jest... niż te do PS5. E, no, to, to swoją drogą. No ale, no to tak. Są, są, są mega, e, mega drogie, ale dla mnie też pokazało, że są fajnie wykonane. Albo wiesz, było stanowisko um, school Candy chyba tych od słuchawek. To też jest, o, wiesz... To, to... Ja je sposób, bardzo lubię, sobie... a, a Paweł Kuzia bardzo narzekał, że, że je lubię. Ale wiesz, masz chociaż przynajmniej tą możliwość, żeby się podejść, zobaczyć, czy materiał ci pasuje, czy są fajne. No, na przykład słuchawki, które mam na uszach, firmy Astro, nie mam w ogóle, nie miałem w ogóle możliwości, żeby sprawdzić, jak one będą mi funkcjonować, bo bardzo mi zależało na słuchawkach, które będą mi pasowały do Xboxa, do PS5 i do PC. -ta. I to było dla mnie jedyne rozwiązanie, mimo to, że to są słuchawki dedykowane pod Xboxa i pod PC, ale w trybie PC-owym działają na PlayStation. I gdyby nie pomoc Kowala, który po prostu wysłał mi swoją sztukę, żebym sobie sprawdził, to bym się nie przekonał i bym się nie zdecydował. A to nie są, wiesz, tanie rzeczy, nie? I gdybym takie coś miał w stanie zobaczyć, był w stanie zobaczyć na, na targach, to by było super. I, I tego się bardziej spodziewam po targach. Nie żeby tam Wyłapywać super promocje i jakieś, wiesz, że nagle wyjdzie ci e, CD-projekt i powie: No to teraz z okazji targów e, Cyberpunk z pakietem z Wiedźminem, plakatami, książkami za 5 zł, chyba że nie chcecie, to macie za darmo, nie? Targi, żadne targi nigdy nie było od tego. Ale, znaczy, wiesz. Nie, wiesz co, ale były kiedyś takie rzeczy, były te giermasze. Yy... Ale giermasz to jest co innego. Ale było to na targach też były te, te, te rzeczy właśnie w trakcie targów i mogłeś sobie czy to na Pixelu, czy pamiętam na którymś PGA było wielkie stoisko Media Marktu i też można było tam kupić taniej rzeczy. Znaczy nie okay. mówię, bo, bo ja się zgadzam z tobą, że, że targi ogólnie nie są od tego, ale były takie miejsca, że, że faktycznie można było sobie kupić fajne rzeczy taniej. Tylko, że... No... Już żyjemy w tych czasach internetu, no. to już nie jest tak, że musisz pojechać do Japonii, żeby mieć japońską, nie wiem, tam koszulkę, nie? No. Wszystko sobie zamówisz z eBay'a, więc no, narzekanie na to jest faktycznie trochę bez sensu. Tak samo jak wszyscy narzekali na tą halę, na której był tak zwany merch. Oczywiście było tam sporo tandety. Było tam od zatrzęsienia rzeczy, które mnie osobiście rozbawiły, jakieś tam wiesz podkładki, podmyszki, takie wiesz XXL, ale z nadrukiem takiej jakości, że, mm -hmm. że nawet za darmo bym nie przyjął, wiesz. Były jakieś tam koszulki nieautoryzowane i to też było mega słabe, bo po prostu nie były, wiesz, licencjonowane, tylko że tam... To często nic... jest, to często jest na, na konwentach, że po prostu ale... masz poszewki z anime, nie? I, i licencje jakiekolwiek tam... Ale Różność na szukiwać. całej tej hali była też masa fajnych stanowisk, gdzie, były, gdzie było masę popów. Okej, okay, figurki popów jesteśmy przyzwyczajeni, że są wszędzie, tak? Bo chyba w Empikach można kupić, w MediaMarkcie można było kupić. Ale że był gigantyczny wybór nendroidów, to już mnie osobiście zaskoczyło. U bo to nie są figurki często spotykane. Ja w ogóle mhm. mi się słabo zrobiło, bo było naprawdę kilka bardzo dużych stanowisk, które miały tak ogromny wybór figury, które były z tej górnej półki, gdzie tam wiesz, figurki zaczynały się od 500 zł w górę, i to były fantastyczne rzeczy. I ja naprawdę, dobrze mnie prowadził Muradin przez całe targi, ja mu, ja mu powiedziałem, słuchaj, ja się tutaj zgubię 15 razy, bo nie mam orientacji w terenie, plus jaram się, że za mną stoi stanowisko, które zaprojektowałem ty mnie mu musisz oprowadzić tak, żebym mnie ja zobaczył wszystko, a później sobie pójdziemy coś zjeść a Jedliście w środku czy na zewnątrz? Nie, na zewnątrz, nie, na zewnątrz. I co dobrego było? No, do Kimczykana poszliśmy. A, a, wszyscy poszli do Kimchikana. No właśnie, że się dopchałeś, to, to jestem w szoku. E, poszliśmy w bardzo dobrym momencie, to była chyba jakaś 13, 14, i akurat było pusto w środku. I w momencie, jak tylko usiedliśmy, zamówiliśmy, to przyszli wszyscy z PGA. <grych> Także nam się mega udało trafić. Ale ogólnie, e, patrząc tak na, na targi, jako na targi, ja mam wrażenie, że to jest to, o czym ty przed chwilą mówiłeś, że to są ludzie, którzy są. Częściowo nie chciałbym powiedzieć rozpuszczeni, ale troszeczkę znudzeni branżą, bo za dużo już widzieli. To są wiesz, osoby, które miały okazję pojechać na Gamescom, niektóre miały okazję pojechać, wiesz, do Stanów na, na Paksa, czy do Japonii na Tokyo na Game Show. Nie? to wiadomo, że PGA nie zrobi na nich wrażenia. Co to... Myśli, że to są osoby, które nie wyciągają wniosków. Bo ja sam tak mam, że ja już wiem, że PGA mnie nie jara i że te hale, czy to Indycze, czy tych wielkich wystawców, to to jest, e no, ewentualnie jeżeli byłbym w okolicy, to fajnie wpaść, ale tak, żeby specjalnie pod to, to, to nie ma sensu. Ale to nie tak, że teraz będę jeździł co roku, przechodził te wszystkie hale i mówił, o, znowu to samo i liczył, że za rok będzie coś innego. No, no nie będzie, no takie są te targi. No. To, to nie wiem... To nie ale trzeba wiesz, jakichś tam wielkich umysłów, nie? Żeby, żeby zauważyć, że one tak wyglądają i tak będą wyglądały. Ale wiesz, no, ale też moim zdaniem one takie, to, to jest wystarczający poziom, żeby Tak, było, tak, bo... to nie jest tak, że, że potrzeba jakiejś zmian, no one po prostu takie są. I jak jeśli... to ilu ludzi tam przychodzi, pokazuje, że ludzie chcą właśnie takich targów. No tak, jak widziałem statystyki, to w tym roku chyba było 50 tysięcy osób, więc całkiem spokoj, myślę, że z potencjałem na, na więcej. Natomiast czy te targi potrzebują czegoś więcej, czy te targi potrzebują jakichś, wiesz, super premier, pokazów, nie wiadomo jakich, moim zdaniem nie. W ogóle tego nie potrzebują. Jak patrzyłem później na, na zdjęcia, ile osób się tam przewaliło, to są ludzie, którzy po prostu albo idą sobie casualowo spotkać się ze znajomymi i poglądać różne gry, których. Albo mogą oglądać tylko na YouTubie, albo no, no, nie mają innej możliwości, żeby pograć. Chyba, że będą chodzić po Mediamarktach i patrzeć, gdzie są stanowiska potwierane. Po, A tutaj są gry, które są teraz do kupienia, ale są wszystkie w jednym miejscu, nie? Te najważniejsze takie tytuły, mm. bo Nintendo miało bardzo duże stanowisko, Xbox miał bardzo duże stanowisko. Moim zdaniem to jest e, e, mocny strzał w kolano, że Sony nie było na tych targach. To chyba kolejny e... raz. To... Ale wiesz, mimo wszystko, nie? Ja w ogóle nie chcę się wdawać w kwestie finansowe i tak dalej. Wizerunkowo to jest słabo. Szczególnie, mm. że no, Polska mimo wszystko jest. Jak ktoś mówi konsola, to myśli PlayStation. Nie? Zresztą u nas przez wiele, wiele, wiele lat przyjąło się w ogóle mówić na konsolę PlayStation. Nieważne, jaką masz, to, tak, tak, tak to jak mówiło Adidasy, się PlayStation, nie. nie? No, tak jak Adidasy. Także to, to, to było słabe. Plus też to jest to, że to nie są malutkie targi, tylko w tej części Europy no to to są olbrzymie targi. To, no, to, to... Była też bardzo duża hala z indykami, tak, która no dzieliła się na. od paru lat jest. Jest coraz więcej tych indyków. Która dzieliła się na stanowiska, gdzie, gdzie było krzesełko i komputer. Bo ktoś sobie wiesz, albo został zaproszony, albo się wystawił i jesteś się strasznie spodjarany, i chce pokazać swoją grę. Wiesz, masz też kontakt z tymi twórcami. No, no przez internet to nie jest to samo. Szczególnie, że teraz jesteśmy po pan, Dobra, no nie jesteśmy po pandemii, ale no wiesz, ale jesteśmy w... po pandemii. Jesteśmy no. w Polsce, to musimy mówić, że jesteśmy po pandemii. Um... Nazwijmy to tak, że wróciliśmy do w miarę normalniejszego życia po popandemicznego mhm. niż do tego, co było, więc też jest jakaś taka potrzeba spotykania się z, z tymi ludźmi, mam wrażenie. I na tym stanowisku, na tej hali z indykami były właśnie takie mniejsze indyczki, ale był też chociażby hashtag Drive, czy nie wiem, jak to się tam wymawia. Ta polska gra o jeżdżeniu samochodzikiem, taka na mobilki i to na chyba na konsoli nie wiesz, na Switcha jest. I oni już mieli większe stanowisko, pięknie zrobione stanowisko, to, to strasznie żałuję, że nie zrobiłem zdjęcia ich stanowiska, bo naprawdę ślicznie. I jakieś tam naklejki rozdawali, i wiesz, jakiś tam mini-merch, i tam jakieś tam pierdółki, no, no było tego. A ja wiesz, słyszę gdzieś komentarze, no i wiesz co, oni zrobili konkurs i w tym konkursie em, debile dali 7 dni Game Passa. Łach, 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 jak ja mogę sobie wejść na Allegro i kupić to za złotówkę. Przecież to w ogóle nie o to chodzi. No. To prawda, to jest, chodzi o całą atmosferę, o, o to, co tam się chłonie, właśnie o spotkanie z tymi twórcami. Yy, tutaj Debierał zadał ciekawe pytanie, yy, bo, bo wspomniałeś, że bo się nie oglądali za granicą i liczą, że u nas będzie tak samo. I Debierał pyta, a czemu miałoby to nie wyglądać tak samo u nas, jak za granicą? Ja się zastanawiam, czy jest potrzeba, żeby u nas to wyglądało tak samo, żebyśmy mieli swój Gamescom? Czy czy, wiesz, czy czy taka granulacja, że w każdym mieście, a znaczy że w każdym państwie teraz będą olbrzymie, największe na świecie targi, nie mogą być największe. Czy to jest potrzebne? Czy, czy nie lepiej, że jak chcesz, to jedziesz sobie do kolonii i, i tam masz jeden rodzaj eventu, jak chcesz, to jedziesz sobie na PGA i tam masz drugi rodzaj eventu, jedziesz na Pixela i to jest trzeci? Ja Psycho, myślę, że, że... Wydaje się, że dla raczej chodziło o poziom, no, ale to co rozumiemy i... przez poziom? No bo, wiesz, mieliśmy dużych wystawców, którzy no nie pokazali, ja grałem na PGA w nowego Assassina, jak jeszcze nie było Assassina. I... No tutaj Ubisoft zrobił prezentację z Callen Bones. Pomijam, że to jest gra, która nie istnieje, no ale zrobił prezentację z Callen Bones. No. Nie wiem, co tam na niej było. Z tego, co pamiętam, tam był chyba po prostu film pokazywany. Więc no już pomijam jakość i, i przekaz, bo jeżeli ktoś stał Półtorej godziny, żeby obejrzeć film, który, nie wiem, być może był na YouTubie, no to gorzej, nie? No, ale, ale czy jaśnictwo strony... wygląda inaczej, wygląda tak samo, tam też stoisz dwie godziny, żeby obejrzeć ten sam film. Ale wiesz, ale z drugiej strony masz stanowisko Eurotraka, który się wystawił z całym rigiem, nie? To jest coś, czego nie zaznacz normalnie. Nie masz mhm. szans, chyba że jesteś multimilionerem i masz ogromny dom, żeby mieć dedykowany rig dostosowany pod, pod grę z ciężarówkami. To dla ludzi, to dla mnie było wydarzenie, jak ja zobaczyłem, że oni tam wiesz wcisnęli w tą halę targową no, normalną ciężarówkę, a obok stał w pełni funkcjonujący pneumatyczny RIG. I, wiesz, jakieś ja tamte... też pamiętam, że, że był kiedyś rozstawiony jakiś taki samochód wyścigowy. Ja, sorry, ja się zupełnie na tym nie znam, więc jeżeli tak. powiem teraz, wiesz, Formuła pierwsza, to, to proszę nie krzyczeć na mnie. E taki samochód wyścigowy właśnie na jakichś różnych klatkach i podnośnikach siłowych, pneumatycznych i tak dalej, i że jak to się wsiadało do niego i grało w jakieś wyścigi, to trząchało na wszystkie strony i, i obracało człowieczkiem jakby, wiesz, drina z tego człowieka robiło. No to super atrakcja, no to też nie jest coś, no. co w każdym markecie jest do, do zobaczenia. Oczywiście. Natomiast widzę te targi w przyszłości jako targi, które, na których są e, wszyscy duzi gracze. To bym chciał zobaczyć że faktycznie, że jak idę na PGA, to mam Sony, mam Microsoft, mam Nintendo, mam Ubisoft, mam Electronic Arts i mam Ale tych... czy teraz tak nie jest, a po prostu Sony się wypięło na targi? Bo no to nie, jest... elektroników nie było, Sony nie było. A ja, co miało elektroniki? Znaczy, ale nie, bo Sony, mówię, Sony chyba teraz po prostu siedzi na tym swoim francuskim evencie i, i dalej nie, nie leci w świat. Ale wiesz, już pomijając, co ma kto do pokazania, ja mówię, to to nie są targi dla premier. To są tam, Ja wiem, nie, no, ale wiesz sposób. jakby przyszli w sensie mogłoby Co, wypaść przyszli... gorzej. Słucham? Mogłoby wypaść gorzej, gdyby nie, przyszło i ja... gorzej... EA z Fifą starą, bo nie mają nic innego akurat. No nie, mają tą nową Fifę. No, ja wiem, no, ale w sensie no, nie wiem czy już Słuchaj, było, nie pamiętam tak. Słuchaj, EA przyszło i zrobiło turniej Fify, to to by byłoby oblegane miejsce. Gdyby się wystawiła, nie wiem, Cenega z jakąś. No i na nie... EA zawsze było, więc to też nie jest tak, że, że oni też unikali tego. Ale wiesz, no strzelam, że jakaś tam Cenega, czy jakiś inny wydawca z jakimiś biatykami, nie, nie wiem, pod koło tam jest te, teraz Tekken, podlega i ten, także mogę palnąć głupoty, ale wiesz, zrobić jakieś tam dodatkowe turnieje i tak dalej. To często idziesz, żeby spędzić czas z ludźmi. To też i... zawsze było i ja mam mają... wrażenie, że teraz po pandemicznie po prostu coś się zmieniło, że, że może nie wszyscy chcieli wydawać pieniądze na to, ale zasady te targi takie były, że tutaj turniej PESA, tutaj bijatyki, tutaj można było w densa sobie pograć na punkty, mhm. jakieś leaderboardy były, więc, więc to, to, to nie tak, że, że oni nigdy tego nie mieli. No, znaczy wiesz... Z perspektywy osoby, która widziała różne targi, widzę w tych targach ogromny potencjał. Nawet jak wszyscy mówią, że były wiesz, beznadziejne, nic na nich nie były, to ja jednak widzę, że tam jest masa rzeczy dla osób, które, które interesują się grami, ale gry nie są ich życiem. Bo my patrzymy na to z zupełnie innej perspektywy. Bo my codziennie sprawdzamy newsy mamy w swoich feedach Ubisofty, elektroniki. My o tym wszystkim wiemy. Jak wchodzimy na YouTube'a dostajemy od razu wszystkie wykazy e, preshowów, gameplayów, wycieków, ploteczki sreków, właśnie. Ploteczek. Wiemy co dwa lata w przód będzie, nie? No to tak, jest... słuchamy podcastów, wiesz, i tak dalej. A są ludzie, którzy po prostu lubią grać, ale nie rają się do tego, do tego stopnia. Więc jak wchodzą na stanowisko, nie wiem, Nintendo i nagle po raz pierwszy mają okazję pograć na Switchu w jakąś tą piłkę nożną z Mario, która wyszła dwa miesiące temu, to dla nich to jest nowość. Plus mogą pograć se, se, ze znajomym i nikt nie będzie i ochroniarz z media nie będzie stał im nad głową i sprawdzał, czy oni tego nie kradną. Nie? Tak, ale też właśnie sobie pomyślałem o tych standach, które często stoją w marketach, że one też są oblegane, a tam też nie są nowe gry przecież. No Więc dzisiaj. faktycznie, faktycznie nie pomyślałem o tym, że, że jesteśmy zupełnie innymi konsumentami gier wideo niż niż ludzie, którzy z reguły są odbiorcami tego typu treści. My, mnie... ma My jesteśmy małym promilem hardcore, no bo jesteśmy jak hardcore graczami. Znaczy, nie oszukujmy się, targi ogólnie są organizowane po to, żeby się biznes robiło na targach, nie? A, a to, że trzeba zrobić tam, powystawiać jakieś gry, i powystawiać sprzęt, to jest zazwyczaj gdzieś. To też na... jest biznes, nie? Bo to jest sprzęt od jednej firmy, wystawiony na stoisku drugiej firmy, no tak, po to, żeby tak. logosy były wyświetlone. No, no oczywiście, że tak. Wiesz, dla mnie fajnym porównaniem zawsze było, znowu wrócę do tematów motoryzacyjnych, ale porównanie targów w Genewie, jakie jeszcze były organizowane w Genewie, do targów we Frankfurcie. Targi w Genewie były chyba wielkości targów PGA. Natomiast targi we Frankfurcie są największymi w Europie targami motoryzacyjnymi. W Tam, jak są budowane hale, to jak wchodzisz na przykład na halę, która jest w pełni dedykowana BMW. To samochody ci jeżdżą nad głową, prawdziwe samochody. Możesz stanąć sobie w kolejce i będziesz pochali nad głową ludzi. Yy, oczywiście nie ty będziesz prowadził, ale będzie kierowca z tobą siedział i będziesz, wiesz, jeździł ludzi, yy, ludziom nad głowami. Nie? Takie tam się instalacje robi. Natomiast ja wolałem jeździć do Genewy. Dlaczego? Bo w Genewie były najważniejsze nazwiska. I tam miałeś okazję zobaczyć albo yy, umówić sobie wywiad. Z szefem Ferrari, albo z, z panem Koenigseggiem, albo z innymi. Tam przyjeżdżali, wiesz, aktorzy, znani kierowcy i tak to, dalej. To zupełnie inny prestiż. Natomiast jeżeli chciałeś pooglądać sobie samochody, i nimi się pojarać i posprawdzać sobie, jak zamykają się bagażniki w każdym z nich, to jechałeś do Frankfurtu. Wiesz, każdy, każde targi mają coś. Ja moim tak. zdaniem PGA spełnia swoją rolę tych targów tutaj tych naszych takich uznawanych za największe targi tej części Europy nie? bo mm -hmm. oni tak się chwalą że to jest są największe targi tej, tej części Europy no bo jakby nie patrzeć w naszej części Europy nie ma większych targów niż PGE No tak 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 To jeszcze Rauk zauważa a wcześniej też pytał że ważną rzeczą targów jest gig o czym w zasadzie mało się mówi było pytanie czy byłeś na gigu czy wchodziłeś Właśnie... gdzieś tam o Ogiku, czy Gicul, czy zwał jak, jak zwał, to była ta specjalna, wydzielona sekcja z panelami od deweloperów, twórców gier i, i tego typu rzeczy. Nie interesowałem się tym totalnie z wiadomych względów, pojechałem tam tylko w piątek, i chciałem, chciałem zobaczyć tylko to, co stworzyłem i wracać, więc ja tam bardzo szybko obróciłem, ale poszedłem, żeby zobaczyć wykaz tych paneli, i przyznam szczerze, że mi opadła szczena. Mm -hmm. I naprawdę żałowałem, że nie miałem zaplanowanego albo jakiegoś noclego, albo że jakoś bardziej tego nie przemyślałem, bo były tam wyjściówka z PGA um, upoważniała cię do wejścia na niektóre z tych, z tych ja paneli. Na tą strefę Beginger. Natomiast jed jedną tam, tam było chyba tam było chyba cztery pokoje wyznaczone, cztery sale wyznaczone, więc nie dało się obejrzeć i zobaczyć wszystkiego, wysłuchać wszystkich, bo tam non-stop coś się działo. Tam się kończyło jedno, zaczynało się... Mm -hmm. no, trwało z... równolegle zresztą, nie? To... Tak, tak, tak. Ale wiesz, no nawet gdybyś e, chciał pójść, no to o 10.00 cztery różne prelekcje się zaczynały. Mm -hmm, mm -hmm, I faktycznie mm -hmm. byli goście... Z, to nie byli tylko Polacy, ale byli z całej Europy, o ile nie świata, bo tam tak, ze świata. Tak, ze świata, bo nie... Kaskad bodajże, na pewno Kaskad, a wrzucał fotkę bodajże, nie pamiętam, czy z Sudą 51, z którymś z tych Japończyków. Pamiętam, że na, poprzednich, na poprzednim giku byli ludzie z Platinum Games. Także tak, tam można spotkać tych największych twórców te, te światowe nazwiska, więc jak ktoś się jara grami od tej strony już bardziej zaawansowanej, czy technicznej, czy, czy w ogóle od strony tworzenia, to tam jest idealnie, ale też zupełnie mnie nie dziwi, że o tym w zasadzie się mało mówi, bo to jest. Jak my jesteśmy hardkorowcami, to te targi są jeszcze mniejsze, to geek jest dla jeszcze mniejszej grupy ludzi. I ja to no widzę tak. po wszystkich materiałach, po podcastach branżowych, które każdy mówi: A znaczy że w internecie się mówi, o czemu nie nagrywacie o tym podcastu? Masa ludzi by słuchała, a później, nie wiem, są nagrywani przegrani, czy. czy ee, kurczę, był ten drugi podcast, dwóch i ten trzeci, o. I się okazuje, że, że takie rzeczy czysto branżowe nagle mają po, nie wiem, dziesięciu widzów, nie? No, Przegrani mieli trochę więcej, no ale nie, nie taka skala, jak wydawało mi się, że to mogło być. No. To jednak te techniczne aspekty, to to, to jest dla, dla małego grona osób i, i nie ma sensu tego reklamować bardziej. Zresztą wydaje mi się, że geek e, też nie chce, żeby to poszło aż tak bardzo, bo pamiętam, kurczę, chyba już było 5 lat temu, e, na drzwiach od geeka była napisana karteczka, że... Jak to? A że tutaj nie rozdajemy darmowych gier, tak w kontekście PGA <laughs> i większość tych dzieciaków podchodziło, czytało i wracali na, na sale z PGA. Więc, Wiesz, no, no, oni celują zupełnie, tak, tak, no wiadomo, no, to jest po prostu przy okazji PGA, bo, bo wtedy ci wszyscy ludzie są tam w okolicy, więc łatwiej to zorganizować. Tam z jeszcze mniejszych imprez, o których jeszcze mniej się mówi. Jest na przykład Godot Kong, czyli zjazd twórców gier na silniku Godot. Wow. I, i, I to pamiętam, że jak tam znajomi opowiadali, to to przyjeżdżało tam po 20 osób. I wiesz, twórcy silnika i, 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 i trzech dodatkowych fangów, którzy akurat tworzą grę na tym silniku. No Teraz już jest bardziej popularny ten, ten silnik, więc więcej osób tam jest. Ale no tak, no to są bardzo konkretne rzeczy i, i to nie jest coś, co chcesz reklamować, nie wiem, w radiu na przykład, nie? Że, że takie coś się dzieje. Bo zależy ci na konkretnym odbiorcy i na ludziach, którzy są stricte zainteresowani tym. Tak. Szczególnie, że. Te... Dlatego też zakładam, że ta cena jest taka odstraszająca. Aż znaczy teraz jest Oso... odstraszająca, bo ona kiedyś nie była. Kiedyś w ogóle na bilecie z PGA mogłeś wejść na wszystko tam. I może Więc. to im się nie sprawdziło. Bo właśnie sobie mieli sobie osoby, które ale... przychodziły, siadały i mówili, o Jezu, to on będzie gadać cały czas? Nie, I nie, 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 nie. Zupełnie, nie? Zu, zupełnie tak nie było. Yy, dlatego właśnie nie chcą tego tak reklamować, tak mi się wydaje, że, żeby nie było w ten sposób, że te małe sale na powiedzmy 100 osób i, i tam wchodzi tysiąc dzieciaków, nie? Bo, bo, bo się zgubiły, żeby tam weszli ludzie zainteresowani, ale przy okazji pandemii to się te ceny zmieniły. I, mm. I pandemiczne geek to był pierwszy, który był biletowany w ten sposób. Bo na przykład można było, za co łaska, wykupić sobie dostęp online. I, i z domu o. to wszystko oglądać. Więc to no też to nie ciekawe, tak, że, że tam to, to jest nie zaporowa wiedziałem. sprawa. To może to jest jakieś rozwiązanie. Bo naprawdę tam tematy były poruszane takie, że. Wypełniłbym sobie szczelnie dzień tematami, które by mnie interesowały z punktu nawet widzenia grafika, który mm -hmm. bezpośrednio nie ma wspólnego nic z, z tworzeniem, wiesz, stick te gier, nie? A, A też tam, tam wszystko... czasem takie ciekawostki, to, co co prawda było na Dragonsach, ale byłem na takiej prelekcji od, jak, jak nazywa się koleś, z Maxa Payna. Ten aktor. Który... Hmm. Bo, 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 o daty i o mnie nie pytaj. Przed chwilą miałem go w głowie, a nie, mam niepodpiętą klawiaturę, więc nawet nie wyszukam. <laughs> <laughs> w każdym razie byłem na jego prelekcji, gdzie, gdzie opowiadał sobie całą historię różnych tych gier i, i jak firma podchodziła do tworzenia jak skupiali się tutaj na komiksach, tutaj na filmach, a tutaj na książkach przy okazji różnych gier. Więc to było ciekawe. Byłem na prelekcji Sam Lake, tak. O, o, o niego chodziło. Byłem na prelekcji e, pani Romero, bodajże Brandy, która też opowiadała jakieś dziwne rzeczy o planszówkach, które ma, tylko zrobiła sama i ma jedną w domu, w sejfie schowaną. No, tam są nie, nie tylko takie rzeczy czysto biznesowe i techniczne, ale są też ciekawostki, właśnie Romero zresztą też były. można było sobie fotkę z nim cyknąć, posłuchać trochę historii. To moim historii. zdaniem właśnie jest super, nie, bo <laughs> mi je zawsze wydawało, że jak przyjdzie dla mnie taki moment znużenia branżą, bo niekoniecznie grami, bo jak przyszedł dla mnie etap znużenia grami, to nic mnie nie interesowało z grami. Musiałem zrobić sobie po prostu przerwę, która trwała półtorej roku i mnie nic nie, nic nie interesowało. Ale teraz właśnie jak już w dobie internetu i tego wszystkiego, co mówimy i, i targi już mnie jako takie nie są w stanie bardziej zajarać, bo ja już to wszystko wiem, no to dla mnie... Naturalnym etapem rozwoju swojego własnego jest poszerzanie wiedzy na temat pasji, jaką są dla mnie gry wideo, i wiesz, żeby poznawać to jak od kuchni, jak, jak powstają rzeczy, i te, o których oni się mogą dzielić, albo po latach o rzeczach, o których nie mogli się dzielić, nie? bo to są, to są fascynujące historie, to jest super się tego słucha. A dla mnie to w ogóle jest zawodowy rozwój, nie? Bo ja mogę bezpośrednio pójść na taki wykład, żeby rozwiązać jakiś problem, który mamy aktualnie w pracy. Więc to, to też jest. No super. to to już w ogóle, to już bez dwóch zdań. I co? Chyba tyle. Zamykamy PGA. Tak, zamykamy PGA. Bo po PGA przyjechałeś do Warszawy. Przyjechałem do Warszawy i tam mieliśmy. Kurczę, tam się działo. Tam się działo. Tam się działo. Tak się zdarzyło, że na przyjazd Pawełka do Warszawy uznałem, że nie będzie lepszej okazji niż yy... znaczy inaczej, że nie będzie lepszej rzeczy do zrobienia, niż pojechać do Radzymina na słynne, do słynnego kebabu Relax. Sprawdzić sobie z czym to się je, że tak powiem ładnie, sprawdzić legendarny lokal i sprawdzić czy tylko jest memowy, czy też smak dorównuje jego wielkości w A internecie. Czy, czy ty jesteś w stanie im powiedzieć, dlaczego on się stał taki słynny? W sensie jakby początku skąd tego wszystkiego jego... nie mam pojęcia skąd się wziął. No, Król Alibaba od zawsze odkąd pamiętam, to bo kojarzył się z tymi metrowymi kepsami z nagrywaniem piosenek. I wydaje mi się, że po prostu załapało tego marketingowego wirala. Ale jak to się konkretnie mm -hmm. zaczęło i czy pierwszy był metrowy kebab czy, czy kebab sushi, to, to nie mam pojęcia. No tak. Zaczęło się jednak od. troszeczkę od smuteczku, nie? Mimo wszystko. Eee, tak, zaczęło się od smuteczku, bo pojechał z nami Mikołaj, niestety. O <noise> <noise> oh, Wow. Ale. Co powiedział Adek? To I nie, tak ja się nie słucha. I tak jaskie słucha, to nie ma co. Przecież mu doniosą już nawet w tym momencie. No, jakbyś tego nie powiedział, to, no. by, to by nie, nie donieśli. Mm. Eee, nie wiem, co powiedziałem. Kurczę, jestem po treningu, ja nie wiem, co mówię. <laughs> Nie no, smutek się okazał taki, że tak, na miejscu tort... się okazało, że tort kebabowy jest tylko na zamówienie. Sushi zresztą tak samo kebabowe. Bukiet kebabowy jest na zamówienie. Wszystkie te dziwne rzeczy z menu są. Mm, kebab pierogi. Niestety... Tak, są niestety na zamówienie, więc musieliśmy się zadowolić. Zwykłym, niezwykłym kebabem. Ale to, to jeszcze, bo jeszcze zanim był smuteczek, to jeszcze był sam dojazd i zwiedzanie Radzymina po drodze, które jest uroczym miastem chyba? Nie wiem, nie sprawdzałem, czy, czy faktycznie jest miastem, pewnie tak. Ale samo to, że ja się spodziewałem, że ten lokal będzie czymś innym że to nie będzie gdzieś na piętrze obok suszarni lokal taki z, z szyldem z lat 90 z rozpadającą myślałem, się łazienką mieć swój własny budynek nie wiem myślałem że, że te wszystkie że ta cała sława sprawi, że to będzie, wiesz, jak w Las Vegas, nie? że będziemy z kilometrów widzieć, że tam się świeci, że tutaj kebaba. światła w kształcie tak, kebaba. Tak, a tu nawet. Zapach szyld mięsa, taki. już tam, wiesz, będziemy o kilometr wcześniej, teraz opuścimy, będzie pachniało kebabem. Tak, ja też szyl taki niepozornie, cztery miejsca parkingowe i to jeszcze do, też do restauracji obok, naprzeciwko, ktoś ma normalną chawirkę tam i, i, i z polem, więc to. Zupełnie miejsce, zupełnie nie tego się spodziewałem. Zresztą już szliśmy po tych schodach tam i, i tak dość niepewnie, to, to tutaj, to, to już to? No. No ale tak, no o! widzę foteczki się pojawiły. Właśnie tutaj y, szyld, relaks wita. I widzicie, no to nie jest jakiś taki szyld, który. <laughs> Przepraszam. Widzę dopiero pierwszy raz te zdjęcia w tej formie. <laughs> <noise> ale dobrze, tak, no, weszliśmy do środka, zamówiliśmy, zamówiliśmy według, każdemu według zasług, to znaczy e, ja miałem 30 czy 40? 40. 40. 40. 40? 40 Pan, który był z nami zamówił trzydziestkę, ty zamówiłeś czterdziestkę, ja zamówiłem sześćdziesiątkę, później e... już powyżej był metrowy. A nie, nie było osiemdziesiątki jeszcze? Wydaje mi się, że od razu był metrowy, ale mogę się mylić. Okej, okay, yy, i teraz tak, ja byłem po koncercie tego dnia i celowo byłem trochę przegłodzony, że wiedząc, na co się pisze, i w sumie podszedłem do tego na zasadzie: że zjem metrowego kepsa. Okej, okay, może nie, nie, nie złapię się do challenge'u, żeby w pół godziny go zjeść, no ale co to jest metrowy caps? No przecież dam radę. No, a jak to zwykle bywa, życie weryfikuje. <noise> Ponieważ okazało się, że kebs jest czymś więcej niż takim zwykłym kebabem z lokalnej budy. Eee, bo kebs, o ile środek był bardzo klasyczny, był dobrym jakościowo kebabem. I surweczka, tak. i mięso dobrej jakości. Zresztą po zjedzeniu tego wszystkiego chyba nikt nie miał żadnych żądkowych dolegliwości, więc tak. to już jest taka oznaka, że, 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 że to jest dobre. To jednak ciasto, jakie tam trafiłem, no to, to było mega zaskoczenie, bo to nie była taka mokra, standardowa szmata. To był troszkę napompowany ten pleca, pleca, placek. Taki bardziej, no jeszcze nie, nie taka pita, ale już taki, nie wiem jak to nazwać. No, Półpita. Tak, no grubsze niż, niż standardowe ciasto w kepsie. No. E i to było fajne, bo, bo to sprawiło, że, że to był element tego dania, że to nie był tylko zapychacz, tak. i, 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 i trzymało to wszystko razem. Tylko tak, to, to nie faktycznie. Był element trzymające smaku. składniki, tylko to było faktycznie coś, co miało smak. Tak, tak. No i no dobra, no zjadłem tą czterdziestkę, ale, ale wiem, że to był mój limit i tam trochę ciasta zostało. Zresztą dobrałem też frytki, które były niedobre. Więc frytki, frytki w ogóle były słabe zostały. Yy, mm -hmm, były przetłuszczone i takie. Były no... po prostu skucze, no jakby gąbką z tłuszczem. A najgorsze no. fryty, jakie, jakie mogą być. Jakie byście się spodziewali w takim miejscu, gdyby nie my. <laughs> to, to, to dokładnie były. Ale powiedz mi, czy, 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 czy się spodziewałeś, że 60 cm to jest tyle? Nie, nie. Szczerze mówiąc. Yy... Jak jechałem, to z góry założyłem, że wezmę tego metrowego, ale wiedziałem, że tego dnia jeszcze coś prawdopodobnie będę jadł, bo później był jeszcze atrakcje zapewnione na, na, na resztę dnia, więc widziałem, dobra, no to, to wezmę ten 60 centymetrów, żeby, żeby nie przegiąć, W razie czego no, zamówię sobie 40. <laughs> tak, no, właśnie jak zamawialiśmy to jeszcze, cy... a to jeszcze możemy wziąć tam po, po małym, jakby było mało. I, I co też ciekawe, były też wersje Wege. Nie, nie do metrowych, ale, ale też były, I, mm -hmm. i tych jestem ciekaw. Więc tutaj, tutaj byłem zaskoczony tym, że faktycznie to było. Z tych standardowych, to on był bardzo dobry. Tak bym powiedział. Jadłem lepsze kebaby w życiu, ale to już. Trzeba iść w półkę wyżej i to już trzeba kombinować: mieć swoje własne mięso, mm. swoje własne jakieś tam wypieki, z piekarni i tak dalej. Więc z tych standardowych on był mega, mega dobry i mega. Okay, bo, mi... bo, bo, bo jadło się lepsze, ale jadło się też dużo gorszych. A to tak, nie, to w ogóle poza poza ligą, nie? To tutaj to, to zdecydowanie ja jadłem. Gorsze. No i co ważne, ceny też są zupełnie nieinflacyjne, nie warszawskie, pomimo tego, że to jest tam ile 20 km za Warszawą. I, i pomimo tej całej memowej historii, to ceny są naprawdę spoko, bo. kurczę, powiem, czy te, te 40 cm a 32 zł kosztował? Jakoś tak, jakoś tak. No to ale... wiecie, no to jest kawał żarełka, nie to, to... nie wiem dlaczego, nie... ale jedyne co mnie zaskoczyło, że. Z jakichś dziwnych względów wydawało mi się, że oni mają przygotowane też te falafele, takie czy tamte pity, zwał jak zwał, takie gigantyczne, nie? Że jak dostanę tego 60 cm, to będzie to jeden z, z, zwinięty. Mm -hmm. A to były po prostu masa tych mniejszych, które były tak w, taki, w taką, na rurze, zakładkę, taką. Na zakładkę, nie? Na zakładkę poukładane. Natomiast to w niczym nie przeszkadzało, nawet w pewnym momencie mam wrażenie, że pomagało. Pomagało, tak, łatwiej, tak, łatwiej było. Się to jadło. Łatwiej było kontrolować tą zawartość, która jednak lubiła tam uciekać, ale udało mi się zjeść całego jeszcze później na koniec. sobie zamówiliśmy em, tego baklawę. Baklawę, tak. Niestety nie było czekoladowej. Była zwykła, była poprawna, dobra, słodka. Ale tak, to był, to był dobry punkt tego dnia. Polecam. Jeżeli ktoś chce zjeść bardzo dobrego z tych standardowych kebabów, to tutaj. 4,5 gwiazdki. Tak, no i zdecydowanie dorównuje, a czy inaczej, bo bałem się, że tam pojadę i to mi zburzy ten mit relaksu, że, mm -hmm. że to jest słaby kebab, że oni żyją tylko memami i to tyle. I zdecydowanie nie. Zresztą nawet pan, który sprzedawał, był bardzo miły. Taki tak, naprawdę to, bardzo to jest miły. jedyny kebs, w którym. Ktoś mi zapytał, czy mi smakowało. Czy smakowało, zazwyczaj... tak. I to, I to podszedł do nas i zapytał, tak. czy smakowało. Zazwyczaj oni nie podejmują takiego ryzyka. <laughs> tak. Zapytał, czy smakowało, czy wszystko ok. No, no kurczę. No, Naprawdę klasa. Tutaj... I, i, I cały local... balkonik mają, nie?, żeby sobie wyjść na świeżym tak. powietrzu. <laughs> tak. W trójkę się na nim ledwo mieściliśmy. Ja już, nie, już wszyscy... nie miałem, gdzie usiąść. Sam lokal w środku też jest wyklejony zdjęciami ze Sławami, którzy tam byli. Jest spokój do organizowania imprez dziecięcych, co jak teraz myślę, to, to jest dość specyficzne miejsce, żeby urodziny dziecku zrobić. Zarobiste miejsce, żeby dziecku urodzin zrobić. Słuchaj, ja bym tam sobie chętnie wesele zrobił w tej knajpie. A to tak, to, to myślę, że, że możemy sobie kiedyś takie weselicho zrobić. No, także. Padło pytanie, co tam za kryminalista z wami siedzi no za niestety, taką cenzurą. Nie możemy no. o tym mówić. Tak, nie możemy o tym mówić. To sprawa jest cały czas w toku i, i w tym momencie prokurator nam zabronił ujawniać cóż to za osobnik w przebraniu Super Mario Bros. <śmiech> <śmiech> e, I co, chyba tyle sklep. Czy chcesz coś, coś jeszcze dodać? Nie, nie, naprawdę jestem zadowolony i tak samo jak ty, nie zburzyło mi to tego mitu. Chętnie tam bym pojechał jeszcze raz i jeszcze raz tam zjadł. Także ogólnie jestem jak najbardziej na, na plus. Yy, tutaj Kiko pisze: Kiko, My nie potwierdzamy rzeczy, które zostały napisane w tym momencie na czacie. Tak, I jeżeli możemy. ktokolwiek tutaj wysnuwa wnioski, kto to może być na tychże zdjęciach, to nie wypłynęło to od nas. Zdecydowanie. Dobrze. dobrze. Dobrze, dobrze. Lecimy sobie dalej. Paweł, a czy możemy zmienić kolejność? To, to, oczywiście, że możemy zmienić kolejność. Jak najbardziej. To... O czym chcesz porozmawiać ze mną? A nie, to już ja chciałem zakończenie zrobić. Aha, No! <laughs> Nie, e, chciałem o serialu opowiedzieć, bo ja widzę, jak czas nam leci i e, nie do końca Nigdy wiem, nie dochodzimy że... do, do tych tak, rzeczy, które tak. są niżej. Ja w tym roku dziewiętnaście książek przeczytałem i wydaje mi się, że co najmniej dziesięć miałem w rozpiskę wpisaną i tak. o, może o dwóch powiedziałem. tak. To jest prawda. Adek na każdy odcinek specjalnie przygotowuje inny serial, inną książkę. Ja cały czas o tych samych grach chcę powiedzieć, więc mi to przeskakuje po prostu na następny miesiąc. Natomiast Adek uparci wybiera nowe rzeczy. I ja nawet mu w naszych notatkach turbo przeklejam te rzeczy z poprzedniego miesiąca, później wchodzę i patrzę, że on to kasuje i wpisuje coś nowego. Także ja... Bo ja już nie pamiętam o czym to było, co tam było, notatek już nie mam, więc, więc wpisuję sobie najnowszą rzecz. A tak się złożyło, że akurat wczoraj z moją osobą partnerską, która tutaj na czacie również się przewija, obejrzeliśmy serial i na tyle bardzo mi się ten serial spodobał, że uznałem, że chcę o nim opowiedzieć. Także I mogę, tak? Tak, tak? tak, jak to najbardziej. Serial nazywa się Tales from The Loop. I niestety jest dostępny na Amazonie, a jak wiecie, to jest platforma i w ogóle firma, którą no, i coś to puścił. Ej, znowu tam zdejmą to. Znowu mam to zdejmą, Paweł. Ja nie wiem, czy, czy chcesz puszczać trailer do, do serialu. Pamiętasz, jak to się ostatnio skończyło? No, Netflix się oburzył, zobaczymy, jak będzie z Amazonem. A, no dobrze, ja wiem, że nas ja zamordują. E, tak, Dość mocno bojkotuję rzeczy Amazonow amazonowe, ale tutaj nie oglądając z mojego konta, więc ja się czuję. <laughs> czy <czysty. śmiech> jesteś usprawiedliwiony, <laughs> tak? Tak, i też nie piracy. Czy ja, czy ja mogę um, szybko napomknąć jedną rzecz o Amazonie? Pewnie. E, wracając na chwilę do Steam Decka, to e, złożyłem pierwsze zamówienie w swoim życiu na Amazonie i to był właśnie ta stacja dokująca i ten pokrowiec do Steam Decka, ponieważ nigdzie indziej go nie znalazłem i był on dostępny w tej ofercie Prime, która gwarantuje ci tam dostawę na następny dzień. Jestem przerażony tą usługą. Jestem autentycznie przerażony a tym... A to drony ci przyniosły to, czy nie? Myślę, że prawie. Słuchaj, zamówienie złożyłem w niedzielę, a dostarczyli mi to w poniedziałek rano. I e, z punktu widzenia logistycznego i, wiesz, brzydko mówiąc, wykorzystywania ludzi, to, to jest dla mnie... To było przerażające, jeżeli chodzi o to, jak ten system działa. No, ale wracając do serialu. Tak, nie wiem, czy znasz w ogóle cokolwiek z serii Tales from the Loop. Nie, czy, nie tylko czy... Tales from Borderlands kojarzę. Okej, okay, to Tales from the Loop to jest taka seria, czy właściwie obrazy stworzone przez, ja nie wiem, jak się czyta szwedzki język, więc przeczytam tak, jak się jest napisane, Simona, Simona Stalenhaga, ale nad A jest kółeczko, e, więc nie wiem, jak się czyta A z kółeczkiem. Oj. To jest taki szwedzki twórca, malarz, artysta, który maluje bardzo charakterystyczne rzeczy. Jak widziałeś kiedyś jakieś obrazy Różewicza, Polaka, mhm. tego, wiesz, który łączy polską wieś z mechami, mhm. to tutaj to jest podobnie, przy czym jest to. Bardziej łączenie takiego retrofuturyzmu, jakichś małych miasteczek, brutalizmu również z, z robotami. Wszystko tak jest Czy takie... można by było to połączyć, pod, ciągnąć pod tą Ground Zero, która z twojego czasu była całkiem popularna? Trochę tak, wydaje Szwecji dzieje i tam. Tak, 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 tak. I ona też jest taka niebieskawa, też te kolorki są bardzo takie szwedzkie, ja to tak nazywam. Masz moje zainteresowanie. Zresztą wydaje mi się, że podczas recenzji tamtej gry na innym twór podcaście wspomniałem właśnie o Tailsach, że bardzo podobnie to wygląda. Dodatkowo Tailsy też się charakteryzują tym, że dzieci są często bohaterami tychże obrazów. Więc też takie skojarzenie z Stranger Things początkowo może być, aczkolwiek jest to zupełnie inne, bo, bo, bo nie jest to straszne, nie jest to takie RPGowe jak, jak serial ST. Przy czym sam RPG, Tales from the Loop, również istnieje. Istnieje gra w tym świecie i nawet mam, mam że ją dostępną. Mogę pokazać o. to kamerki. A poczekaj, tembli, to, to zostało... To serial jest na bazie czego? Nie, serial jest na bazie albumów z obrazami tegoż artysty. Czyli... Jaka ciekawa koncepcja. Artysta wydał album, który jest fabularny. Jeszcze nie mam tego albumu, ale chętnie się zaopatrzę. I to, co jest w tymże albumie, jest przeniesione na ekran telewizora. Powiem ci szczerze, pierwszy raz w życiu słyszę połączenie słów album fabularny. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Wydaje mi się, że obrazy są tak ułożone, że opowiadają jakąś historię poprzez interpretację tego. To brzmi jak, jak jest. Komiks. Ale bez tekstu, nie? No. No tylko, że wiesz, obrazy są bardziej, bardziej szczegółowe, nie? Że, że więcej Bo to brzmi, brzmi jak bardzo fancy nazwa dla, dla komiksu. Teraz będę pokazywał za jakiś czas różne, różne kadry, a wtedy też zasłania mikrofon, więc to gorzej mi tak słuchać, jak... żeby oddać. Świat, tak jak czasami wygląda? niektóre restauracje mówią, że dają, nie wiem, carpaccio z pomidora, to ja wtedy mi się wydaje, że to ketchup mi po prostu dadzą do dania. No tak, tak, no to ja też nie znam tych nazw. O, tutaj jest coś, co jest bardzo charakterystyczne, właśnie jest i wieś, i pole, i okay. tutaj jest robot. Mm -hmm. I to te roboty są takie, no właśnie, retrofuturystyczne. Raz, że one są spójne ze sobą wszystkie. Czyli jeżeli ktoś używa termosa i, i ma lodówkę w kuchni, to robot będzie zaprojektowany według tych samych, tych samych kształtów, podobnej kolorystyki, tonacji, co, co cała reszta. Więc to jest, to jest bardzo ciekawe. Ale cały ci świat. Trochę tak. trochę tak. Jest co? Przepraszam? Co wiedziałeś? Nie słyszałem końca zdania. Że jest Dopieraz, co w tym serialu? Że coś innego jest ciekawe. A, okej, okay, coś innego. Mhm. Tak, że bo. Fabul, fabuła, jaka tam się dzieje, a że serialu, w ogóle w tych obrazach, bo całe, cała tematyka obrazów toczy się dookoła tejże pętli lub. Pętla to jest taki ośrodek, który zajmuje się. Jakimiś badaniami fizycznymi, bo to nie wiadomo dokładnie, co tam się dzieje. To się dzieje w takim bardzo fajnym, brutalistycznym budynku, ale cała reszta jest pod ziemią. Tam wchodzą naukowcy i oni czymś się zajmują. Wszyscy dookoła ludzie są z tym ok, że wiedzą, że ta pętla istnieje, że pętla sprawia, że, że dzieją się dziwne rzeczy i nie wnikają, dlaczego tak jest. Po prostu wiedzą, że to tam jest, ale nie mhm. starają się zbadać, co oni tam robią pod ziemią. E, tam wiele osób w ogóle chce pracować, bo to jest takie małe miasteczko, Ona się nazywa Mercer bodajże w serialu. E, no bo tam wiesz, ci, ci, ci najlepsi fizycy i ogólnie ludzie chcą tam pracować, bo, bo najpewniej się tam dużo zarabia, i, i pracownicy są szanowani. Ale no, nie starają się zrozumieć, co tam może się, się dziać. Zresztą serial też zaczyna się takimi słowami, gdzie założyciel pętli jest taki, wiesz, face, face do kamery i opowiada o tym, że nie ma niemożliwych rzeczy i że pętla ma wpływ na wszystko i że oni tymi niemożliwymi rzeczami zajmują się pod ziemią i za chwilę poznamy historię kilku osób i tego, jak pętla wpływa na ich życie. E Akcja całego serialu się dzieje na przestrzeni lat 50. i 90. Ja wiem, że to jest dość szeroko czasowo rozległe, ale to dlatego, że przez pętle dzieją się rzeczy, więc jest nagłe przeniesienie w czasie, nagle to się z przyszłości, przeszłości. To wszystko się miesza cały czas. Jest taka bardzo mocna atmosfera tajemniczości, lekko grozy czasami, bo, bo na przykład widzisz gdzieś w tle takiego robota, który nic nie robi, po prostu stoi. I wiesz, jest przez trzy sekundy, cała akcja dzieje się gdzieś z przodu, a z tyłu przez chwilę widzisz, widzisz tego robota i się zastanawiasz, mhm. co to jest? Dlaczego on tam jest? Eee, w ogóle cały serial jest bardzo wolny. To jest taki serial, o, który to jest na przykład takie. przez. 5 sekund pokazania, jak topi się sopel lodu. nie I kapie z niego woda. Albo że płynie rzeka. Bo Ale to nie jest mocno... jakoś tak poprzeplatane, że wiesz, tutaj 5 sekund sopel, a później nagle masz 10 minut hardkorowych akcji, i wiesz, twój mózg I W tym serialu musi odpoczą... nie ma akcji. W tym serialu nie ma takiej akcji. To, Mega. To jest wszystko. To są. Tak jakbyś sobie pomyślał, że można przenieść obraz na film to oni to robią. Możesz w praktyce co minutę zrobić screenshota i z kadrów wyjdzie Ci jakiś obraz. I to jest bardzo często tak, że jest na przykład jakiś, nie wiem, amerykański diner, przy czym on nie jest aż tak amerykański, no bo, no bo to jest jednak Szwecja i tylko udają Amerykę. I jest pokazane od zewnątrz ten budynek. Widzisz, że wszędzie dookoła jest ciemno widzisz tylko jakieś lampy na zewnątrz lekkie i widzisz w jednym oknie jednego bohatera, w drugim oknie drugiego bohatera, w trzecim oknie widzisz kogoś na kuchni i tak na przykład przez minutę się dzieje rzecz, że oni tam sobie robią rzeczy. I to buduje w pewien sposób fabułę. Eee, Powiedziałem o tej atmosferze, że, że jest dużo tajemniczości, eee, ale to jest taka tajemniczość, która jest w większości wyjaśniona, więc po obejrzeniu wszystkich ośmiu odcinków Jesteś mniej więcej wiesz, co się wydarzyło i dlaczego? Ale też jest to tak zrobione, że każdy odcinek ma spójne rzeczy z resztą odcinków. To znaczy mogą leżeć na ziemi przedmioty, które za chwilę okazują się ważnymi przedmiotami, albo mhm. za chwilę się dowiadujesz, dlaczego on tam leży. W tym A serialu nie tak, że jak obejrzysz już cały serial, to masz o tego obejrzeć jeszcze raz. bo Dokładnie tak. Obejrzeliśmy, obejrzeliśmy ten ósmy odcinek, skończyliśmy i od razu odpaliliśmy pierwszy odcinek, żeby sprawdzić, czy to, co tam powiedzieli, okay, czy to było naprawdę. już w pierwszym i było to już w pierwszym. Co więcej, serial jest tak zbudowany, że każdy odcinek to jest historia jednego z tych bohaterów i co zazwyczaj zaczyna się od któregoś dziecka, bo, bo jak te dzieci. E, tam są mega ważne, przy czym to nie jest dziecięca historia, to jest jednak dla, dla dorosłych rzecz. E, jest historia pokazana tej konkretnej osoby i na przykład, nie wiem, przechodząc koło budki strażnika, przywita się ze, ze strażnikiem i idzie dalej, historia toczy się dalej, ale kolejny odcinek już będzie historią tego strażnika. Każdy odcinek jest na podstawie postaci, Ciekawe. która wystąpiła w poprzednim odcinku, która była gdzieś tam, wiesz, przez trzy sekundy poboczną mhm. postacią. To też jest super, bo, bo jesteś cały czas w tym świecie i wydaje Ci się, że to są osobne historie, a jednak to wszystko w tle spina się w, w coś większego. Tutaj na czacie e... też jest pytanie od Kiko od razu, czy jest tak, że da się zobaczyć jakieś obrazy tego autora oddane w kadrze, że patrzysz na kadr i widzisz jakby kopię ja, tych obrazów? Ja nie znam bezpośrednio obrazów, więc ja nie wiem, czy to są obrazy jeden do jeden, ale to są takie kadry, które spokojnie tymi obrazami by mogły być. Czyli tak jak przed okay. chwilą pokazałem to pole z, z robotem w tle, mm -hmm. to na 100% w serialu jest kadr, gdzie, gdzie stoi też robot na polu, ale to będzie robot innego typu. Więc czy jeden do jeden nie wiem? Wydaje mi się, że nie. Ale jednak klimat tych obrazów jest, jest pokazany i jeżeli jarasz się samymi obrazami, to, to tym, co zobaczysz w serialu, też będziesz się jarał. Co jeszcze jest ważne, przez tą całą powolność jest dużo miejsca na zgadywanie, co będzie za chwilę. Czyli wiesz, siedzisz sobie, już wiesz, że jakiego rodzaju to jest serial, i teraz sobie masz tyle czasu, żeby powiedzieć do, do kogoś obok, mówisz, to będzie ten koleś, który był wtedy tam, i on zrobi to i to. I oczywiście dzieje się coś zupełnie innego. Równie takiego, że nie zaskakuj znaczy zaskakującego, ale nie dziwnego. Nie? nie jest tak, że z dupy coś wymyślili, tylko jest to logiczne w tym świecie. Okay. Więc nie masz żalu, że, że poszło to w inną stronę. Szło to przewidzieć, ale najpewniej byś tego nie przewidział. No i klamra ósmego odcinka jest taka, że to jest. Jeden z, z lepszych seriali, jakie oglądałem. A okay, to też jest jeden sezon? Jeden sezon jest. Zamknięty cały. On tłumaczy, tłumaczy wszystko. Wydaje nam się, że nie będzie więcej sezonów. A przynajmniej na ja teraz nie widzimy miejsca na to. Ale też tak. Jest druga część albumu. Bo to jest Tales from the Loop. A jeszcze jest Tales from the Flood, bodajże? Tam z, z zalaniem rzecz. I co ciekawe, jeden z odcinków, to dopiero później strzeliłem, zahacza też o tamten świat, więc to może być taka zajawka, że, że jednak przyniosą się w, w inne miejsce. Ale też sama pętla jest na tyle ciekawą rzeczą, że tam mogą wrzucać innych bohaterów i, i wiesz, i zrobić drugi sezon, który po prostu dzieje się w tym samym miejscu, ale porusza inną tematykę, i, i dalej nie będziesz miał poczucia, że to jest odcinanie kuponów. No, Przepięknie. Muzyka super, cały czas taka spokojna, cały czas ta, ta atmosfera niepokoju jest podbijana przez muzykę, ale też muzyka dopasowuje się do lat, które akurat są pokazywane. To jest, I to, ale jest utrzymana jakby w tym samym klimacie, ale jakby tak. są taka nuta tej muzyki, jest. Z, tak. się zmienia? Do, dokładnie o tak. Jest. ale Brzmi też jest, jak coś. jest tak, że wiesz, bo tam rzeczy nie dzieją się spektakularnie. Jeżeli kogoś przenosi w czasie, to nie jest teraz tak, że wiesz, wielki portal, nie, i przelatuje przez kosmos, ląduje w innym miejscu. Tylko na przykład w rogu ekranu widzisz, wiesz, takiego małego wormhola, który się otworzył i zamknął. I tyle. I, I jeżeli ty nie, nie wyłapałeś tego, to możesz nie, nie zrozumieć, że teraz w, wiesz, w innych czasach, ale Idzie sobie ten bohater, podchodzi do. Nie wiem, do Barbera, a tam leci Kylie Minogue akurat. I, I wiesz, i to już po muzyce wiesz, że. Ty, to nie pasuje do tych lat 50., nie? Co ty? Naprawdę świetna rzecz. Myślałem, że, że odpalimy to sobie tak tylko w tle z ciekawości, bo, mm -hmm. bo dzieciaczki i że klimat Stranger Things, a, a tak mnie kupiło. Przy czym też ważna rzecz, której możesz o mnie nie wiedzieć, że ja też jestem trochę. Może nie koneserem, ale lubię niszowe, hipsterskie filmy. Takie. Ja wiem, że to, to jest dość dziwna wiedza na mój temat i raczej mało osób o tym wie, ale mi się bardzo często zdarza odpalić jakiś niszowy chorwacki film na HBO na przykład i albo ukraiński, albo w ogóle jakiś taki, wiesz, który później na Filmwebie ma trzy oceny, nie? A, a, a ja go <noise> obejrzałem na, na raz jarany, a z drugiej strony odpalam Tora Ragnaroka i zasypiam na tym, nie? Więc, więc tutaj ta, ta powolność tej całej akcji, to, to było coś bezpośrednio pode mnie zrobione. No bo jest to coś innego, nie? Bo jak oglądasz mhm. takiego Tora, to dokładnie wiesz, czego się spodziewasz. Tak. I jeżeli masz odpowiednio dobre nastawienie i odpowiedni nastrój, to dostajesz to, na co czekałeś, i jesteś z tego zadowolony, bo masz dokładnie to, na co liczyłeś, i to jest jeden do jeden przewiduje. Natomiast tutaj, to co mówisz, ta konstrukcja, to jest jednak coś innego, i jesteś, myślę, zafascynowany tym wszystkim, co się, co się dzieje. Tak, bo, bo nie twój wiesz, mózg co może w ogóle być. Nie jest. Tak, ale też Twój mózg nie jest przyzwyczajony do. Takie, takiej formy prezentowania wiesz obrazów, nie? I mhm. jak coś się dzieje powoli, to mam wrażenie, że mój mózg oglądając to by się przez pierwszy przynajmniej odcinek nastawiał zaraz coś jebnie, nie? Zaraz tutaj coś Ale się tak, stanie, będą tak. wybuchy, lasery, te roboty wstaną i będziesz rzeź, nie? tutaj Zaraz coś się stanie. Dokładnie tak. I, I jeszcze muzyka tutaj podbija ten klimat tego wszystkiego i ty czujesz, że tam dzieją się rzeczy. Bo, bo, bo faktycznie się dzieją, wiesz? w tej pętli tam pod ziemią. Coś jest, ale, ale ty nie wiesz, co tam jest. Nie? I ty widzisz tylko, jaka jest reakcja zwykłych ludzi na to wszystko. A ci zwykli ludzie nie no mówią, to jest ich codzienność. Oni są przyzwyczajeni do tego wszystkiego. I to jest, wiesz, to jest. Mega brzydki na, na, na zasadzie, że stało się coś zajebiście dziwnego i wiesz, na zasadzie, że nagle się budzisz 3000 lat później i idziesz do, do, do ludzi, którzy tam są, mówisz, że, że takie coś się stało. A oni re reagują na zasadzie, bo podniosłeś ten kamień tam za rzeką, nie? No, no właśnie, no, to, no tak, no. To czego się spodziewałeś, nie? Okay. Świetna rzecz. No, nie, nie sądziłem, że, że to mnie aż tak bardzo kupi, szczególnie, że od fanów RPG słyszałem, że to jest słaby serial. I też trafiłem na taką recenzję w internecie, gdzie koleś mówi, że nuda, nic się nie dzieje, że sceny przeciągnięte. Więc nie, nie byłem nastawiony, że będzie aż tak fajnie, a jest no, kozacko. Zdecydowanie muszę sobie tego RPczka przeczytać teraz, żeby zobaczyć, jak to w nim jest, bo ja wcześniej kilka sesji z Tales from the Loop oglądałem i one były utrzymywane w konwencji bardzo mocno dziecięcej. Czyli to, to że znaczy? bohaterowie grali, znaczy gracze grali dzieciakami, tam 14-16 lat mieli w grze. Okay. Więc też wszystkie sprawy, jakie rozwiązywali, też były dziecięce. Czyli, wiesz, on sobie na bmx ie tam jedzie, że tutaj są sztuczne ptaki, tutaj jest jakiś zły profesor, ale on nie, nie morduje ludzi, tylko, nie wiem, właśnie nie, tworzy te Lukrację sztuczne ptaki. Tak, tak, tak. Na tej zasadzie, nie, bardziej na zasadzie yy, jakiejś animacji z Cartoon Network, nie? Czyli, czyli dalej tajemnicze rzeczy, ale nie aż tak dorosłe. A tutaj ta tematyka jest bardzo dorosła. I to nie dorosła taka, że, że krwawa, ale relacje międzyludzkie poruszające, utraty dzieci, Utraty miłości okay. albo zyskanie miłości. No, był taki jeden odcinek, gdzie no, było mega smutno. Naprawdę taki, było takie, o nie, nie, nie róbcie, o nie. A za chwilę takie w zasadzie, i teraz oni temu to zrobią? I, i, i chwila ciszy. A nie, zrobią to temu. Jezus Mary. No też ja więcej będę oglądać. Nie, no prawdę... Zdecydowanie. Zdecydowanie. E, tutaj Kiko pisze pewnie pieska zabili. Chyba nie ma żadnej przemocy względem zwierząt. Ginie I jeden Dobrze. Ale w węże wiadomo, nie. Mhm. <laughs> Nie no, szkoda tego węża i, i też akurat w tej scenie nie kibicuje się wężowi, a nie, a nie ludziom. Ale to jest jedyna przemoc względem zwierząt. I teraz, jak tak myślę, w ogóle tam nie ma przemocy. Takiej, takiej typowej. hardkorowej, takiej typowej. Mhm. To jest no. ciekawe, nie, bo jak mówisz roboty, to od razu tak z automatu gdzieś człowiek myśli, o tu strzelanie, Gandam i w ogóle. Nie, 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 nie nic, a nic, a, nic takiego nie ma. To... Im bardziej opowiadasz, tym bardziej mam, mam ochotę um, zacząć od nowa grać w Dead Stranding i robić sobie przerywniki na ten serial, bo tak ja troszeczkę. Nie wiem, do czego to można przyrównać. Do naszego grania w Grandet. I to dosłownie, że wiesz, że idziesz, i tutaj leży jakiś dziwny sprzęt, i my się zastanawiamy, co to jest za sprzęt, i czujesz ten niepokój w wiem, widzisz, że trawa się rusza, a to biedronka wychodzi, nie? Ale jest jakaś taka atmosfera niepokoju, tego, że co tutaj za chwilę może się zdarzyć, do czego to służy. I dokładnie tak jest w tym serialu. Ale z drugiej strony też takiej eksploracji i odkrywania nie? i radości z tego, jak odkryjesz, mm -hmm. co do czego służy, i nagle zaczynają tak. ci się łączyć wątki, że przecież teraz mam to, to jak mam to, to mogę zrobić to i wiesz, układają ci się klocki w głowie, nie? Tak, i tutaj też się układają. I mówię, w tym serialu nie ma przypadkowych rzeczy. Jeżeli coś się pojawia, to najpewniej to zostanie do czegoś użyte. Albo jest tylko po to, żeby w tobie wywołać jakieś emocje, żebyś ty się nastawił na coś konkretnego. Super. No, bawi jest się duża. to z widzem bardzo fajnie i gorąco polecam. Przy czym. Nie jest to seria dla wszystkiego, nie? To jest standardowe mówienie, że nie jest dla wszystkich, no ale, ale nie jest dla wszystkich. No ja rozumiem, że takie powolne rzeczy to, to może być coś, co, co ludzi nie kupi. Szczególnie, że teraz jesteśmy świeżo po, po finale smoków, po finale pierścieni władzy, więc to były bardzo e, e, bardzo akcyjniaki. Czy jest przerażające pytanie? Jest Kiko. pytanie od Kiko, czy to jest przerażające, czy nie? Jakbyś miał eee... tak jednym słowem podsumować. Eem... Nie, jest dziwnie. Poziom strachu. Nie, 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 nie. To, ja jestem bardzo strachliwy. Ja się ba, boję bajoszoka nie oglądam horrorów. E, jest dziwnie. Nie jest straszny. Okay. Czyli jest bardziej taki klimat grozy niż takiego strachu per se, że. Mm, Czyli jest. Nie creepy, ten... creepy też nie jest. Wczoraj Rauch pisze, że ma trochę vibe Death Stranding. Trochę tak, więc to też, też się zgadza. E... Kurczę, nie wiem, jak nazwać to uczucie. No to Próbuję... po prostu wszyscy muszą obejrzeć i później będą nam raportować. Nie, nie, nie krzyczy się ze strachu, nie śni mi się to po nocach, ale też nie jest to dobra nioska. Niepokój. Niepokój jest dobrym, dobrym słowem. Okay. Takim tak, niepokój jest, jest OK. Nie wiedziałem, że creepy się jako nie... A, creepy czy niepokojący. Niepokojący zdecydowanie. Okay. No bo wiesz, widzisz tego robota. On jest przyjaznym robotem. On ma, wiesz, na, stoi na dwóch nogach i, i, i tylko tułów jest. Te nogi są jeszcze ale... osłonięte taką, takim jak są takie owiki do kabli. Mm -hmm. to jest ale taki, dalej to jest trzymetrowy to... robot. Tak, ale jest owinięty, ma, ma te owiki i one są zrobione w kolorystyce dresu takiego niebieskiego z paskami. Mm -hmm. Więc to jest trochę urocze. Ale, no, ale to jest robot. Nie wiesz, co to jest za robot, nie? No jest, jest niepokojący. Okay, Ale warto, zdecydowanie oglądamy. warto Tales from the <coughs> Loop Polecajka A jakie intro ma Sztos, no najlepsze intro Zresztą w tym trailerze, który puszczałeś Jest to intro Za każdym razem się emocjonowałem I, i czekałem na, na tą jedną chwilę Jak tam tak jest takie pyk. No Sztos Nice na Gdzie to Amazon można obejrzeć? Prime. Na Amazon Prime Tak Osiem tak. odcinków po mniej więcej 50 parę minut. Tales from the Loop to było. To o czym teraz? Jak już prosiliśmy nie po kolei, to teraz... Dawaj giereczkę jakąś. Jak giereczkę, to chciałbym... Giereczkę, w którą razem graliśmy zostawić na koniec. Mam nadzieję, tak. że nam czasu starczy. Bo dzisiaj mamy trzy gry, z której one są do siebie w pewnym sensie podobne, a w pewnym sensie nie są do siebie podobne. I chyba bym chciał sobie zacząć od y, ubletów, bo o ubletach już miałem powiedzieć jakiś czas temu. To jest gra, na którą czekałem e, bardzo długo, bo na bardzo długo była w, w Alfie i w Alfie nie wiadomo było, czy zostaną przeniesione savey, czy zostanie przeniesiony progres i tak dalej, więc nie chciałem inwestować swojego czasu. Wyszła w końcu pełnoprawna wersja na Xboxa i na, e, na pc i podaj, że na Switcha już teraz wychodzi, o ile już nie wyszło, to ja rzuciłem się na to jak, jak, jak dziki i to jest to jest gra to jest gra, która nawiązuje może nie nawiązuje, to jest troszeczkę taki farming simulator, czyli Ty, ja, dwie, ja nie które... wyczułem, że jak o potion permit mówisz, ja byłem cały czas w obletach nie nie mówię o obletach to są oblety tak, to źle mi się przyłączyło, spokojnie. To jest Ublec. Okej. Okay. Ublec to jest gra, która ma bardzo nietypowe połączenia różnych przeróżnych mechanik i różnych przeróżnych e, 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 dziwnych, dziwnych rzeczy. Główną, głównym elementem ubletów są tytułowe ublety. Ublety to są małe stworzonka, małe śmieszne stworzonka. Które możemy kolekcjonować, którymi możemy walczyć, które um, możemy zabierać ze sobą na wyprawy, które no, nam mogą pomagać na farmie, i tak dalej. Natomiast ciekawe jest to, że w tej grze nie ma jako takich walk. W sensie to nie jest tak jak Pokémony, gdzie jak się zastanowisz troszeczkę nad e, samym faktem jak funkcjonują Pokemony, to jednak tam one się rażą prądem, kopią się, mhm. em, biją, wiesz, podpalają i tak dalej, że jest to, jest to dosyć brutalne, nie? Jak gdzieś są takie fanowskie animacje, jakby w rzeczywistości wyglądały Pokemony, to nagle się zastanawiasz, Jezus Maria, jakie to by było okrutne i przerażające. A jeszcze nie ma innych zwierząt, a oni jedzą mięso, nie? To to już w ogóle... Tak, tak, to tutaj tutaj chyba mięsa w ogóle nie ma w tej grze jako, jako takiego, ale... Walka w tej grze polega na tym, że tańczysz. I teraz w momencie, gdy zaczynasz walczyć, zaczyna się taniec. Zaczyna się tak zwany dance-off. I dance-off zamienia się nagle w karciankę. I w zależności od tego, jakiego masz stworka i na jakim masz poziomie, masz dostęp do odpowiednich kart. I te karty mogą albo zadawać obrażenia, znaczy, albo może nie obrażenia, inaczej. Twoim celem jest zdobyć konkretną liczbę punktów szybciej niż twój przeciwnik. Więc czasami runda jest taka, że musimy zebrać 20 punktów, czasami na wyższych poziomach i dalej w fabule 30 punktów. Zakładam, że pod koniec gry będzie i 40 punktów, a może i więcej. I teraz tak musisz żonglować swoimi, swoimi punktami, żeby zdobyć jak najszybciej. Tą pulę, pulę punktów. No i teraz kartę możesz mieć taką, że po prostu dodajesz sobie 10 punktów, ale kartę też możesz mieć taką, że przeciwnikowi odejmujesz 5 punktów, albo do sobie dodajesz tak zwane punkty hypowe i dzięki punktom hypa, czyli tego takiego nie wiem, napalenia, a spacea? Tak, end spacea oczywiście, dodajesz sobie, mnożysz wartości kart przy następnej rundzie. Więc Dodajesz sobie hype w tej rundzie albo przez następne trzy rundy i wierzysz, że za cztery rundy jednym ruchem będziesz mógł e, mhm. pokonać, pokonać swojego przeciwnika, zdobyć szybciej od niego punkty. Więc to jest super rozwiązane. Tych stworków jest kilkadziesiąt, więc jest naprawdę w czym, w tym, w czym przebierać. Te stworki możemy sobie nazywać. E, polecam stream z YouTube'a, bo tam. E, Padały bardzo ciekawe propozycje odnośnie, odnośnie imion do stworków. Ja jestem bardzo zadowolony, do dzisiaj te stworki mają niezmienione imiona. Tutaj nie będę zdradzać, jakie, polecam streamy na YouTube obejrzeć. Możemy też je ubierać. Więc jest taki dodatkowy element personalizacji, jak masz kogoś już, wiesz. Z imienia i z nazwiska i ze stroju to wiesz, że to jest ten twój, który ma najbardziej wypasione te, te karty, i to jest taki twój zestaw do, do tańczenia. Super jest też to, że ta drużyna, którą sobie wybierasz, cały czas podąża za tobą, więc te małe stworki cały czas gdzieś tam za tobą chodzą i. I, i, I uczestniczą w tej, w tej twojej przygodzie. Je możesz też zostawić w domu, więc jeżeli z jakichś względów to ciebie wkurza, to możesz je zostawić. Ale dalej ale masz jest... dostęp do, do ich kart, tak? Jestem prawie, że przekonany, że nie. Że musisz Aha. mieć przy sobie tą ekipę, możesz mieć mniejszą ekipę, ale niektóre walki na przykład wymagają, że musisz mieć pięć stworków ze, mhm. ze sobą. Czasami jest, że wymaga mniej, ale wtedy jakby nie odrzuca. Po prostu wybierasz sobie z tej swojej puli 3 albo 4 czy tam ile, ile, wymaga, ile wymaga gra. Natomiast to nie jest jedyna mechanika, która jest w tej grze, bo jest też normalny farming w tej grze. No i farming jest. Jest dosyć uproszczony, w sensie nie jest jakoś tam rozbudowany, że są pory roku, że tutaj coś ci tam przekwitnie, e, albo że jak zasadzisz, to jednak po 10 godzinach grania się okaże, że to nie jest to. Nie, tutaj jest tak bardzo prosto zrobione, że kupujesz sobie nasionka i po prostu je hodujesz. Te swoje ublety możesz zatrudniać do tego, żeby pomagać. Super jest to, że budujesz im domki, więc to nie jest tak, że po prostu wiesz, wysyłasz ich na do ciężkiej roboty. Bardzo fajnie mi się podobają ujęcia, bo jak robisz im taki domek, to jak chcesz go zapgrade'ować, żeby ten domek był lepszy i większy, to on wkłada głowę do tego domku. Jest takie ujęcie, jaką po prostu tam, wiesz, włożył tam łeb i rozgląda się po tym małym domku. A usprawniając im te pomieszczenia, one są w stanie przejmować od ciebie coraz więcej zadań. Czyli na przykład możesz im w ogóle zostawić nasionka i one sobie zasieją wszystko, podleją, będą pilnować, żeby to żeby to nie zwiędło, więc w pewnym momencie możesz wiesz farmę sobie prowadzić tylko przychodzić do nich, zbierać to co one zebrały, dawać im nowe nasionka i one będą to, to ogarniać już dalej, więc to jest super, ale nad tym też jakby trzeba popracować, nad tym trzeba się skupić i faktycznie jeżeli chcesz, żeby ta farma była była twoja rozbudowana, no tutaj poświęcamy czas. Mamy do odwiedzenia różne krainy, i są takie halloweenowe. Tutaj na nagraniu, jeżeli oglądacie nas, to jest w ogóle kraina, która jest z, z parkiem zabaw, gdzie są automaty do grania. I automaty do grania mają autentycznie gry na automatach, które musimy zagrać i które musimy przejść. I tu jest bardzo ciekawy taki mini, mini, mini spoiler, że żeby przejść tą daną krainę. Musimy uzyskać, musimy uzyskać najwyższy wynik na każdym automacie. Natomiast są gry mocno zręcznościowe. Jeżeli ci się nie uda uzyskać wyniku najwyższego, to jest sposób, żeby oszukać trochę system, ale wtedy musisz mieć troszeczkę więcej pieniędzy do tego. A żeby mieć pieniądze, musisz zarabiać na farmie, więc to jest bardzo fajnie, bardzo fajnie połączone ze sobą. Rzeczy, które są na farmie, możesz sprzedawać normalnie tam idąc do sklepu, ale co jest też mega super, możesz mieć swój własny sklep. I uh. w swoim własnym sklepie, który możesz sobie dekorować, ustawiasz sobie rzeczy, które chcesz sprzedawać, przychodzą do ciebie ludzie do tego sklepu, więc musisz być fizycznie w tym sklepie, żeby ktoś cię odwiedził i coś kupił. Jest po prostu taki uroczy klimat tej gry, i ona jest taka wylozowana. Ja bardzo często w tych grach. Mam taki problem, że, że czuję jakąś presję w tych grach, że wiesz, że tutaj mhm. m, teraz mam mało czasu, kończy już mi się energia, ale tutaj muszę jeszcze zdążyć, to szybko mam Jak zero to mówi Jacek, taka praca się z tego robi trochę. Tak. A tutaj jest. No pełen relaks, bo nawet jak się skończy energia, to się nic totalnie nie stanie. Po prostu możesz sobie iść spać, nawet w połowie o. dnia, e, zrobić sobie drzemkę i wstaniesz, on ci odnowi troszeczkę energii, możesz jeszcze coś porobić, ale możesz wrócić sobie później wieczorem i iść spać A na noc. A można na tylko spać? Możesz tylko spać. Jak wiesz, możesz, aż umrze przyklina. bohater. Po prostu wstajesz rano <laughs> i idziesz spać od razu. To nie trzeba jeść, nie trzeba zaspokajać jakichś tam swoich własnych Ciekawe potrzeb. co by się działo tak. No, myślę, że to jest coś do sprawdzenia. Natomiast no ja tutaj byłem zauroczony samym faktem, że ta gra ma super pomysł na siebie. I że A jak ona jest z muzyką przy, tym, przy tych walkach? Jest tenecznych? przeurocza. Jest to, są różne muzyczki, i faktycznie to jest taka rytmiczna muzyczka, taka prawie że jak z dawnych lat konsolowych. Mhm. Ale taka, jest taki, wiesz, fajny, rytmiczny beat, że faktycznie gdzieś tam potrafi ci nóżka zacząć stupać i teraz wiesz, siedzisz sobie, kiwasz główką, już tutaj patrzysz. No, on wybrał taką i taką kartę, to ja już zaraz wiem, jaką sobie tutaj wykorzystam, żeby, żeby wykorzystać potencjał mojej drużyny. Super to jest. I najlepsze jest to, że jak wygrasz i zbierasz, te, uzbierasz te punkty, to zazwyczaj podchodzisz do, tego, do tej drużyny, z którą wygrałeś, i w ogóle chwalisz tego pokonanego przeciwnika, o. że super ci poszło, nie? I w ogóle jesteś spoko, jesteś mega. I on w zamian ci daje nasionko i to nasionko jak wychodujesz, to dostaniesz jego klona. O, to I... już creepy i tak właśnie zbierasz te, te ublety, nie? że musisz, musisz pokonywać w tańcu inne i w, w, w ramach wygranej dostajesz właśnie od pokonanych nasionka i w tym nasionku, z tego nasionka wykluwa się na farmie ci ten dany ublecik, no jest po prostu przesłodki i fabuła A jest mi, też taka na czym, na czym w, to, w to grałeś? na xboxie na xboxie? game passowe czy nie? Nie, to jest normalnie płatna gra. Wiem, smuteczek, żal, ale yy, trzeba za nią zapłacić. Ona nie jest jakoś tam szalenie droga. Wydaje mi się, że na na tej promocji, jak tylko się pojawiła to jakieś tam 70 czy 80 zł za nią dałem. dało. jest super się gibią, że aż to tak wiesz, no, machać, jak on... ale to jest jeden z najbardziej holsomowych tytułów, jakie, jakie grałem. Ogólnie w ogóle, łącznie jakie grałem, naprawdę jest, mhm. jest przeurocza, te dialogi są fajnie napisane. Ta fabuła jest też taka, wiesz, przyjemna, bo jak idziesz, to. Masz niby tam do rozwiązania jakiejś rzeczy, że ktoś tam komuś przeszkadza i w ogóle już zaraz myślisz, o, zaraz wyjdzie jakiś tam klimat, że wiesz, że będą jakieś nieprzyjemne rzeczy. Ale zawsze to jest jakoś tak poprowadzone, że później robisz, o, i w ogóle wiesz, okazuje się, że osoby z którymi, które powinieneś cudzysłów pokonać, nie mówię tutaj o ubletach, ale osoby, które przeszkadzają w czymś, tak naprawdę ostatecznie im pomagasz osiągnąć jakiś ich cel żeby one nie nie przeszkadzały nawet nieświadomie czasami innym y, osobom. Okay, I to jest okay. super, bo tutaj wiesz rozwiązujesz problemy, ale tak na maksa pozytywnie. I to jest taka gra, która jest w stanie naładować ci taką pozytywną energią, że no, no, chce się w to grać. Jest gotowanie w tej grze, masz przepisy, e, robisz jakieś tam e, potrawy sobie, jest meblowanie swojego domku, malowanie ścian. A i, jak z meblowaniem? E, czy jest dużo mebli, dużo opcji? Jest całkiem sporo, ale to nie jest jakiś taki wiesz, ekstremalny. Poziom, Animal Crossing że... to nie jest, tak. Nie, Animal Crossing to nie jest to w ogóle, moim zdaniem, nie ma nic wspólnego z Animal Crossing, bo Animal Crossing to w ogóle jest. Dla mnie historia, wiesz, spłacania kredytów. A czy nie, nie, chodzi mi, chodzi mi o sam, samą mechanikę ozdabiania domu, nie? bo Animal Crossing tam mocno popłynął i multum. Tak, tu nie, opcji. tutaj nie zrobisz aż takich, wiesz, jak tam ludzie widziałem w Animal Crossing, potrafią wiesz, robić jakieś tam budynki, bary, no ja nie wiadomo wiem. co, nie? A ja, a ja to... na, na ziemi śpię, nie? Tak, I, ale ja mam, tak i, tak samą, mam paskudną tapetę, jedyny co, 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 co ja mam coś tak udało. Zmieniał w taki grze tapetę, wchodzę do pokoju i ja mówił, wow! Ale mam czaderski w ogóle pokój, nie? I później wchodzę gdzieś tam, mówię Animal Crossing, wchodzę gdzieś tam w internet albo napisała do mnie moja znajoma Karolina i mówi, ja ci pokażę jak u mnie to wygląda, jak wchodzę tam, <noise> Ta. w ogóle ja pierdzielę, tam architekt nad tym pracował. Nie? Ja pamiętam jak Ania pokazywała jakiś tam chi chi chiński domek, nie? Ja mówię, wow, no. super. No. A ja ale jedynie nie, co to on... właśnie to, to, co dostaję od innych i to jest, wiesz, radio, brzydka lampa i, 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 i tapeta. <grym> I ale... rzeczy, które nie da się w domu postawić, tylko przed domem stawia. No. <grym> I że... cały dom przed domem jest zawalony tym wszystkim. <grym> no to musimy, nie, to kiedyś, myślę, że... musimy kiedyś wspólnie zagrać, w, nie wiem, czy, czy w Stadiu wali, czy coś i wiesz, i, i zrobić sobie po naszemu. <grym> No to by było piękne po prostu. Ty byś zrobił farmy na 100%. Bo dla ciebie to głównie jest farma chyba mm -hmm. najważniejsza w tym wszystkim i te mechaniki. Ale ja też bardzo lubię w tych grach Fabuły. Ja ogólnie jestem miłośnikiem tych różnych mm, klonów lub nie klonów, lub gry, które się inspirują gdzieś stardiowali, No bo nie ma co się oszukiwać. To jest teraz wyznacznik na rynku, stardiowali, mm, Ale uwielbiam gry, które, ma na, na, które mają na siebie pomysł, a ublety mają. To jest coś, co ja sobie do Coral Island jako podpunkt do rozmowy dałem, a w sumie możemy już teraz o tym pogadać. Bo powiedziałeś, że gry, które inspirują się Stardew Valley, yy, i przy Coral Island pojawiły się takie zarzuty, że to jest kopia Stardew Valley, że wiele elementów jest bezpośrednio przeniesione z, mhm. z jednej gry do drugiej. I ja się tak zastanawiam, gdzie są ramy tego gatunku? Czy, czy nie jest już tak, że pewne mechaniki, Stały się na tyle kluczowe dla gatunku, i już wiesz, wzięte już z Harvest Moon, a nie tylko ze Stardew Valley, Że nie wiem, że jak masz magiczne duszki, którym musisz robić prezenty, żeby coś odbudować, to to już nie jest kopiowanie innej gry, a, a to jest właśnie wykorzystanie mechaniki tego gatunku. Znaczy y, odpowiedź jest prosta. Osoby, które tak piszą, to są standardowe zrzędy, które totalnie zapomniały, że Stardew Valley to jest Harvest Moon, mhm. stary, har stary, dobry Harvest Moon, który został e, podkręcony do 12, Bo mhm. jeżeli zastanowisz się nad Harvest Moonem e, i postawisz go obok Stardew Valley, to to jest bardzo wypasiona wersja Harvest Moona. I wszystko, co zostało dobrze zrobione w Harvest Moonie, zostało rozbudowane. I dopieszczone, i zostało dodanych troszeczkę więcej rzeczy. Więc ja totalnie nie jestem przeciwnikiem, jeżeli ktoś robi klon jakiejś gry i nazywa to nawet klonem, albo mówi, że się mocno inspirował, o ile ma jakiś konkretny pomysł, co zrobić lepiej, co zrobić inaczej i zrobić coś, co, co będzie miało jakiś ten wiesz, taki punkt zaczepny. Do, mhm. do tego, żeby, żeby grać dalej. I Coral Island jest dla mnie dobrym przykładem tego, jak by mógł wyglądać Stardew Valley generację dalej. Nie? Że mieliśmy, Oj, tak. mieliśmy Harvest Moon, który był super grą, jak na tamte czasy i to mhm. mówimy o Harvest Moonie, tym, który wyszedł na PSX-a i na Game Boya Advance, w którego ja się zagrywałem. Później wyszedł Stardiu, znaczy później oczywiście wyszło milion Harvest Moonów, które szły stopniowo coraz bardziej coraz bardziej w dół. Później wyszło Stardio Valley, które podkręciło Harvest do 11, dodając poważną fabułę. Jakby nie patrzeć, to w Harvest były, po... przepraszam, w stardiowali były podejmowane tematy fabularne, które momentami były, nawet bym powiedział, ciężkawe. A no te to historie było... bohaterów tam, że to, to jest mega ciężkie rzeczy. Tak. I mamy tam i alkoholizm, mamy tam i pracoholizm, tak, mamy tam tak. wysyski, wy, wysysk ludzi i tak dalej. Także tam są normalnie poważne tematy podejmowane i fabularnie Stardiowali jest mega. Naprawdę, ja jestem tą osobą, która w Stardew Valley głównie grała dla fabuły. Oczywiście mhm. te wszystkie mechaniki też mi się super podobały i później jak już odkryłem, co chcę robić i że największą frajdę to mi sprawia posiadanie własnej winiarni i tam w piwnicy miałem te beczułki do, do wina, tam na, na zewnątrz hodowałem sobie winogronka i tak dalej i to miałem z tego ogromną frajdę. Natomiast Coral Island no oczywiście jest klonem Stardew Valley. Ale czy to źle, bo robi to zajebiście dobrze moim zdaniem. Oczywiście dla mnie jest to, to nazywanie klonem to jest dość takie e, niebolesne, tylko uwłaszczające tej grze, bo, bo czy, czy w takim razie nie wiem wszystkie gry są klonami, wszystkie gry wyścigowe są swoimi klonami? Bo, no tak. Bo mają te same no, ale słuchaj, no? dla wielu ludzi tak jest. Dla wielu ludzi tak niestety jest. Jeżeli pojawia się jakaś e, dobra gra wyścigowa, która staje się jakimś tam, nazwie, nazwijmy to, wyznacznikiem swojej, w swojej branży, to wszystkie gry, absolutnie wszystkie gry są do tego porównywane. Ostatni mhm. świetny przykład: e, G, Gran Turismo 7 jest porównywane do Forza Horizon, nie? I, I gdzie to są totalnie inne gry. Albo z mojego poletka wszystkie gry są porównywane do Eurotraka. I mhm. jak wychodzi jakaś gra chociażby Tourist Bus Simulator, w który ja grałem i w którym się świetnie bawiłem, to jest porównywany do Eurotracka i wszyscy mówią, E, bo jest mała mapa, nie? No ale kurczę, ta gra ma pomysł na siebie, ma fajnie zbudowaną wyspę, jest możliwość rozbudowy budynków, zatrudniania pracowników, o, o pracownikach, o których też musisz dbać, i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo szybko dążymy do tego, żeby zaszufladkować jakiś tytuł i go odrzucić w ogóle, wiesz, dla zasady mam wrażenie, nie? Mm -hmm. Tak, to prawda, to prawda. Yy, nie wiem, czy będziemy sobie tak przeplatać może te tą, 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 tą recenzje? Możemy, to, jak najbardziej. To chyba spoko, bo bo się to, co powiedziałeś, że Stardew Valley było Harvest Moonem podkręconym do 12, to Coral Island jest podkręconym, podkręconym Stardew Valley do 20. Bo, bo ta gra to jest tak, jakby ktoś wziął, zagrał w Stardew Valley, przegrał w to setki czy nawet tysiące mm -hmm. godzin i z każdej mechaniki ulepszył ją. Wyciągnął rzeczy, które bo to się zaznacza zawsze w branży jako zmianę quality of life, czyli masz coś co działa, ale zmieniasz na tak, żeby działało lepiej i lepiej. było bardziej przyjazne dla, dla gracza. I tutaj dosłownie wszystko jest, jest tak zrobione, nie wiem, sianie w Stardew Valley było zrobione w ten sposób, że podchodzisz sobie do kostki, klikasz zasiej, idziesz do następnej, klikasz zasiej i tak dalej. Tutaj możesz stać w miejscu i masz kursorem siejesz niczym w Farmville facebookowym, czyli jest tam jakiś tak. tam zasięg, więc i tak musimy chodzić ale możemy sobie klikać dookoła. No, tak, ale kursy... jesteś w stanie się zatrzymać i tak plus minus pięć kratek do tak. siebie robić wszystko, nie? Że nawet tak. jeżeli e, przed tobą jest, e, znaczy inaczej, chcesz rozłupać kamień, ale między wami jest drewno, to ile masz kilofek, to możesz sobie ten kamień tak. rozłupać i to jest mega wygodne. Tak, i, i, i to jest super proste tak naprawdę, nie? No, bo to jest coś, co samo się nasuwa. No ale jednak musiało wyjść w tym etapie ewolucji. Zresztą, jak ktoś grał w Harvest Moona, to w Harvest Moonie było tak zrobione, że je, sianie sia, znaczy, Ja wiem, że tych Harvest Moon było dużo, i ja mogę teraz mieszać, który był na jaką platformę i po prostu mogłem trafić na, na jakieś słabe, ale w tego, w którego ja grałem, sianie było takie, że siało się od razu 3 na 3 Czyli taką mhm. no, no, dz dziewięć, z jednego worka szło dziewięć roślinek, ale były kolizje na tych roślinkach i nie szło podlewać środkowej, bo nie szło do niej podejść. Tak, tak było. Jak robiłeś kwadrat 3 na 3, to na dole albo w jakimś, w którymś miejscu musia, musie, musiałeś sobie zostawiać jedno pole mhm. puste, żeby dostać się do tej środkowej, bo inaczej nie szło, bo niszczyłeś znaczy, i tak któryś. Czy tak, się jak się jeden niszczył, nie? Mhm. Zawsze. Mhm. No i to zostało poprawione w Stardiowali Valley I, w te, i siało się po kolei, podlewało się po kolei, można było przez wszystko przechodzić. Tutaj dodali te klikanie dookoła, no mega intuicyjna rzecz, super, że jest, gra się trzy razy lepiej. Nie wiem, przez to, że ten aspekt społecznościowy jest taki ważny i, i dawanie prezentów i rozmowa z ludźmi, to fajnie, żeby było też wygodne znajdowanie ich. Co robi Coral Island? Na mapie zaznacza dokładnie miejsce, gdzie w tym momencie siedzi dana osoba. Nie, nie muszę teraz biegać i zapamiętywać jej trasy, że w poniedziałki ona podlewa roślinę nad jeziorem, a w środę siedzi w barze. Bo widzę to na mapie i mogę sobie tą mapę w dowolnym punkcie otworzyć. Nie muszę zapamiętywać, kiedy sklepy są otwarte, bo, bo też to na mapie można podejrzeć. Tylko no to są zmiany, które są bardzo proste w designie. Ale musiały przejść przez ewolucję, żeby, żeby dojść do tego. I to, to nie jest tak, że teraz że uproszczono tę grę. Bo ta gra dalej nie jest prosta, dalej jest mega skomplikowana w tych wszystkich swoich zależnościach. Ale rzeczy, które były denerwujące dla gracza i sztucznie przedłużały rozgrywkę, teraz są poprawione. Tak, to jest coś, tak. co, co sprawiło, że ja w kilka dni nabiłem naście godzin w, w koralu. I, I chciałem grać dalej do tego, bo nie wiem, ile ty pograłeś. Nie grałem e, aż tak dużo, mam w Coral Island chyba jakieś 4, 4 godziny dopiero. Okej, okay, no bo chyba nie jest duży spoiler, że, że ta gra też ma duszki magiczne. Mm. E, gra ma czyszczenie oceanu, rafy koralowej, która jest świetną mechaniką. E, no standardowe śmiganie po, po kopalni i zbieranie minerałów. Całe to nazwijmy to randkowanie też, też jest bardzo fajne, i już Festiwale. widzę, że. Tak, przy czym gra jest w early accessie jak na razie, więc nie ma eventów związanych ze skraszami swoimi. Festiwale też mają czasem miejsca gdzieś zaznaczone, że to dopiero po early accessie będzie. Do tego w early accessie jest tylko pierwszy rok jak na razie. A kolejne, okej, okay, można grać kolejne, ale wtedy nie, nie ma tam już żadnych rzeczy specjalnych. Mhm. Po prostu można sobie sadzić roślinki. W ogóle, sadzenie bo grafika jest bardzo przyjemna, to zresztą widzicie jest, jest taka cukierkowa. On akurat bardziej do Harvest Moon'a nawiązuje, szczególnie wygląd zwierzątek. To, to tam widać. Ale Pytanie grafika roślinek. <laughs> grafika roślinek jest taka, że ja zasadziłem sobie rzeczy i zapomniałem, co mam zasadzone. A potrzebowałem dla duszków konkretną roślinę. I mhm. zastanawiałem się, czy kupić na nowo nasionka i, i zasadzić, i być pewnym, że, że teraz tam, nie wiem, marchewki wyrosną. Czy może zaryzykować i uznać, że zasadziłem wcześniej marchewki. I tak pochodzę do mojego pola. I Patrzę na te rośliny, które rosną, i mówię, Ty, że to są liście marchewki. Ja rozpoznaję, jak wyglądają marchewki. To, to jest marchewka, nabank. Miają dwa dni wyrasta tam marchewka. Ja myślę, Jezus. I od tego czasu bardziej zacząłem zwracać uwagę na to, jak te rośliny wyglądają. I te, które znam, faktycznie są przełożone, że kształtem listków wyglądają tak, jak, jak te rośliny rosnące w prawdziwym świecie. No świetna jest sprawa. Ja tutaj jeszcze muszę dodać, ponieważ Sig i Rauk na czacie nam się tutaj oburzyli, że ludzie nie mówili, że Stardew Valley było klonem Harvestmona. Owszem mówili, jeżeli się z nimi nie spotkaliście, tylko, że nie traktowali właśnie tego jako minus, mhm. tylko traktowali to jako plus. Różnica polega na tym, że... Różnica tych porównań polega na tym, że tworząc stardio Valley ludzie mieli ogromną potrzebę dobrego Harvest Moona, a od lat od lat nie było dobrego Harvest Moona. Natomiast teraz Coral Island ma ciężkie zadanie przed sobą, bo jednak idąc jakby tropem Stardew Valley i chcąc poprawić tą formułę, musi się postarać o wiele bardziej niż twórca Stardew Valley to robił przy Harvest Moonie, bo Harvest Moon Został tak zaoraną marką, że tam niewiele trzeba było, żeby poprawić tą grę. On oczywiście. Mógłby poszedł... wyszedł, wejść taki sam i, i ludzie by byli tak, zadowoleni. Tak, on po prostu, a znaczy wiesz, on zrobił grę genialną, żeby nie było. Mhm, eee, i, I przeszedł samego siebie. On zresztą ją tworzył tam strasznie, strasznie długo. Eee, natomiast teraz myślę, że. Te głosy o tym, że to jest, że, że Coral Island jest klonem Stardew Valley są o tyle bardziej słyszane, że jednak to jest adap nie, jak nazwać, adaptacja czy inspiracja świetną grą. I to jest ta największa różnica. I, że... i tak mówię go, ja bym nawet nie brał tego za inspirację, tylko że tak wygląda ten gatunek teraz. I, I nie możesz mieć pretensji, że, że są eventy, czy że mhm. są duszki, bo to jest element gry o, o farmowaniu teraz i o tym, że musisz dawać prezenty, żeby budować relacje. Że to, jest, to jest core tego, tego gatunku. No, dokładnie tak jest. Ale to ja już od samego początku czułem gdzieś, że ta gra ma ogromny potencjał i to jest w ogóle jedna z niewielu gier, którą wspierałem na Kickstarterze. Bo po prostu czułem ten potencjał i kupiłem ten, tą ich historię o tym, że oni są w stanie zrobić jeszcze lepszego stadiu Bo ja naprawdę sporo takich gier sprawdzam i od wielu się odbijam, bo niektóre są właśnie takim klonem, ale w negatywnym sensie, że tylko zmieniają parę rzeczy i, i myślą, że to, że to przejdzie. A tutaj miałem wrażenie, że oni wiedzieli od samego początku, że jeżeli będą mieć odpowiedni budżet, to będą w stanie zrobić coś więcej, ciekawiej, z bohaterami, których zapamiętasz, którzy są fajni, którzy są naprawdę barwnymi postaciami, bo tutaj jest naprawdę masa bohaterów, którzy wszyscy, od samego początku mi się podobają. Wszyscy są, są tacy, że, że już po tym, jak są narysowani, ty czujesz, że, że tam jest coś więcej. Zresztą e Osoba, którą ja wybrałem do kraszowania do sobie, yy, ma na awatarku, ma narysowane rozstępy na brzuchu. I ja wiedząc już o tym, jak takie gry wyglądają i jak to wyglądało w stardiu Valley, ja wiem, że tam będzie jakaś głębsza historia, że to nie jest po prostu dorzucone, mhm. bo tak, tylko że, że coś będzie w jakiś sposób to, to wyjaśnione. I, I cały design tych wszystkich postaci. i to Jest super. I jak wyglądają w świecie, i jak wyglądają na awatarach. No przepięknie to jest narysowane. To aż chce się do nich podejść i pogadać, mimo że te rozmowy są takie. miałkie bardzo na początku, to jednak, jednak chce się. Zresztą też miałem śmieszką sytuację, bo, bo właśnie tą, tą, którą podrywałem. Eee, dostałem w pewnym momencie list, że mam się pojawić któregoś tam dnia na plaży i nie był podpisany. I U. idę na tę plażę. I widzę, że ona tam stoi, więc podchodzę bliżej, odpalam się kad scena. Si okazuje, że ona przyszła i to jeszcze z kolegą na to spotkanie, i ten dziobeczek <grywk> mi kawę robi. <grywk> <Ja> <grywk> what the fuck, co jest? <grywk> Zapraszasz <grywk> mnie, jeszcze się tłumaczy, że zapomniała się podpisać, i mówi: Hej, a to jest John, i się ma John. Wow. A John mówi: O, siema Adek, chcesz kawki? A mnie dobra, chcę, ale mieliśmy się we dwójkę tutaj spotkać. <grywk> A, no i zwierzątka są. I to są takie, żeby z nimi pogadać, i też czuję, że, że te zwierzątka to będzie coś więcej niż, niż zapychacz. Zresztą jest y, coś takiego, jak opowiadanie fabuły przez y, środowisko, bo na przykład dwa koty, które tam są, bardzo często stoją przy karmnikach dla ptaków. I tak sobie myślę... Koty w tym miejscu ciekawe. No, to nie może być przypadek. Klikam na rozmowę z tymi kotami i nie ma rozmowy, tylko moja postać mówi: No, te koty w tym miejscu robią to, co z reguły robią koty. <śmiech> <śmiech> <Aha. Wow. śmiech> Albo tak jak teraz jest na wideo, jak wchodzi się do tej pani doktor jak klikasz na tego kurczaka, i on jest podpis, że, że to jest coś, co, że, że chcesz takiego mieć w domu. Tak, że to jest, jest bardzo go, wielki kurczak. No ba! Chcę go. <laughs> go ba. <laughs> to są Zresztą rzeczy to, tak. Tą panią doktor też podrywałem. Ona lubi, lubi jedzonko. Szalenie mi się podoba, jaka już teraz na tym etapie jest się o szczegóły. Te wszystkie budynki w środku są przepięknie zaprojektowane. Tak. Są Żadna inna gra z tego gatunku nie miała tak przepięknie zaprojektowanych lokacji. Jedyne, czego się obawiam w tej grze, to bym chciał, żeby żeby nie było strasznie płytkiej fabuły. W sensie jestem w stanie zdzierżyć taką fabułę, która będzie taka na takim poziomie medium, <noise> że to wiesz, to będą zwykłe historie takie typu przynieś mi 10 kartofli. Ale właśnie a... mówisz, mówisz, o fabule, mówisz o tym wszystkim co pchacie do przodu, czy mówisz o rozmowach ze rozmowach, o rozmowach. Okej, okay, okay, to, to ja czuję, tutaj... że, nie, że że to będzie coś głębszego strasznie bym chciał właśnie, żeby to było takie wiesz, żeby, żebym zapamiętał każdą postać w tej grze nie tylko z tego względu, że mi się podoba, czy mm -hmm. y, ma fajny charakter, czy jest charyzmatyczna, czy mówi sposobem albo o rzeczach, które mnie interesują, ale żebym też, wiesz, zapamiętał ich całą historię albo skąd pochodzą, żeby to, było, żeby to było takie wsiąkające i takie, wiesz, mega rozbudowane, żebym ja faktycznie odkrywał każdego z tych bohaterów, a jest ich tutaj pierdyliard, Mm -hmm. Odkrywał ich tak jak w Stardiowali, i żeby był taki, taki moment, który miałem w Stardiowali, że osoby, o których myślałem sobie, ale to jest buc, albo ta osoba tak. się dziwnie zachowuje, i nagle gdzieś wiesz, po kilkudziesięciu godzinach gry masz o kurde, nie wiedziałem mm -hmm. tego o tobie, nie? I to było mm -hmm. super. To były takie momenty, gdzie, gdzie można było się tą, tą, tą grą zachwycić. No, wydaje mi się, że po tym, co widziałem. I po tej dbałości o szczegóły w innych aspektach gry. Wydaje mi się, że tego by nie, nie odpuścili i nie zrobiliby tego płytkiego. No, taką no bo jeszcze, mam, jest, taką jeszcze mam jest, jest, ta była taka ogólna, nie? która pchana z do przodu. I, i tutaj faktycznie stardiowali, tutaj jest zła korporacja, która się pojawia, tutaj są te magiczne duszki, które w jakiś sposób tu były, ale jest też takie bardzo mocne przesłanie Pro Eko. Zresztą tak. w ogóle ta, ta gra jest bardzo bardzo otwarta. Można było sobie wybrać Mega. swoje zaimki można było wpisać nie znaczy ja zajmę tylko, jak się do ciebie zwracają, bo to nie były bezpośrednio mm -hmm. zaimki, tylko czy mister, czy missus, czy w ogóle chcesz mieć coś swojego. Ale w ogóle jest inkluzywna, nawet jeżeli chodzi o pochodzenie tych różnych bohaterów, którzy są na wyspie i Tak, wiesz, tam... jest tęcza w ogóle wywieszona na Tak, tym jest, jest mega, to jest super, naprawdę, to mi się mega, mega podoba i to nie jest zrobione w jakiś taki, wiesz, nahalny sposób, tylko po prostu mm -hmm. taki normalny, nie? To jest po prostu... Tak, to jest świat, nie? To, 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 to się jest świat. dzieje dookoła nas. I... O, tak, to jest piękne określenie, to jest po prostu świat, nie? Tak wygląda. Natomiast... No i... mm -hmm. Bo, bo jeszcze wspomniałeś o tym, że budynki są ładnie wykończone od środka. To z tego co widziałem, to też większość tych rzeczy da się do nas, do, do domu kupować i ozdabiać. I, i, I dlatego i wcześniej wspomniałem o Animal Crossing, bo wydaje mi się, że tutaj ten aspekt ozdabiania domu będzie być. też bardzo mocno rozwinięty i, i tak jak w Animal Crossing i ludzie będą robić cuda. I nie mogę się doczekać, aż wyjdzie ta gra w wersji z co-opem. Bo. Bo tak, też tak ma być. Tak, ma być multi. Tak, uzbierali I ja, ja mam, ga, środków. mam nadzieję, Pawle, że zagramy w to razem, zamieszkamy razem i że będziemy mogli razem tutaj odkrywać tenże świat. Założyć rodzinę. Założyć rodzinę, tak jest. Hmm. Patologiczną, patologiczną, ale... Ale rodzinę. ale rodzinę, nie? Z dywanami na zewnątrz, bo nie wiadomo, jak tak. je było. ale... tak. Z, przypad... z masą skrzyni na zewnątrz, żeby wrzucać rzeczy. Moim marzeniem jest, żeby zrobili, żeby poszli o krok dalej i ten multiplayer był fajnie zrobione, Bo ogromnym minusem Stardew Valley jest to, że ten multiplayer jest zbudowany tak, że host gry zawsze musi być obecny. U. Natomiast ja bym chciał, żeby serwer był zewnętrzny, tak jak chociażby. Tak jak Grandet, właśnie. Tak jak w Grandet, nie? Że tworzymy sobie save'a, to jest nasza farma, to jest nasze domostwo i jak ty masz czas, to sobie wpadasz, coś tam porobisz na farmie i czas normalnie leci i wychodzisz i wiesz, i później ja sobie przychodzę i Zawsze mi brakowało tego uczucia w, w graniu w kopie, jak gdzieś tam próbowałem z kimś, gdzie wracam na farmę i przychodzę i nagle: O kurde, to jest zrobione, nie? Ale fajnie. A to to A tu jest to, tu... co w Minecraftie mieliśmy, nie? Że, no. że, że ten świat się rozwijał dzięki temu, kto grał i kiedy grał, i w nocy coś zbudował. To było super, to było super. A też jeszcze warto wspomnieć, że wersja, bo gra jest dostępna w Game Passie w tym momencie pc towym tylko, nie Xboxowym, co ważne. Tak. Był problem z Game Passową wersją pc gdzie zostały usunięte savey, ponieważ tam zła wersja gry została wrzucona i, i troszkę mnie to zirytowało, chociaż myślałem, że jeszcze po tym wrócę, bo usunęło mi 15 godzin grania i to w ogóle to 15 godzin, i to jest tylko wiosna, którą przyszedłem, <noise> więc tam było dużo, nice. dużo rzeczy do, do robienia. E... Ale dzisiaj mi wrzuciłeś newsa, że udało im się te save odzyskać. Więc jeżeli ktoś się zniechęcił po tym i już przestał śledzić grę, to, to dobra wiadomość, savey wróciły, można grać dalej. W faku na stronie mają napisane, że saveów nie będą usuwać, że, że chcą, żeby tą wersję szło dowieść aż do, do premiery. Ale zalecają, żeby później i tak usunąć savey i zagrać od nowa, żeby poznać wszystko od początku. No. Ja zawsze mam problem taki z, z takimi grami. Z ubletami mi się udało wytrzymać. Ja w tą grę grałem już kilka razy, no bo były, były Alfy, były różne tam prezentacje i tak dalej, z, z racji tam Kickstartera i tak dalej. I to jak ta gra się zmienia, Jezus Maria, ja nie wiem jak długo obowiązuje NDA, ale to jak zobaczyłem w Alfie, znaczy w Alfie widziałem, że jest potencjał, ale jak zobaczyłem w Early Accessie. Ile poszło tutaj, wiesz, realnej roboty, którą widać na każdym możliwym punkcie i w każdym możliwym aspekcie, wiesz, bohaterowie, wygląd, grafika, budynki, możliwości, UI, wszystko, wszystko. Oni naprawdę robią mega robotę i to, i to widać. I, yy... Mega się cieszę, że, że zainwestowałem i że to będzie mm -hmm. chyba, to będzie pierwsza gra, w której będę w kredicach. No, co prawda uh. jako tam, wiesz, no, dałem wam siano, to, to będę w kredytach nie jako ktoś, kto tam cokolwiek robił, ale, ale mimo wszystko jara mnie ta koncepcja, że wiesz, jakaś gra, która e, ma ogromny potencjał i wyjdzie i będzie fajna. Tak, no potencjał jest faktycznie ogromny, a jeszcze nie wspomniałem, jest muzeum, do którego przynosi się rzeczy, robaki, ryby, te minerały i ona też się rozwija i, i, i można sobie tam zwiedzać, jak w Animal Crossing i są takie wystawki. W tej grze jest masa, masa rzeczy do roboty. Jak ja widziałem te miejsce, gdzie, gdzie są duszki, i ile tam jest slotów na rzeczy, o które one będą prosić, to ja się za głowę chwyciłem. To, to dobrze, ale tak bardzo dobrze. Oczywiście, że tak, bo w animal w, w stadium wali to był trochę problem, że te community center dość szybko się odbudowywało. Jeżeli ktoś z Was nie wybrał community center do odbudowania, to niech wyjdzie z tego streama w ogóle. Ja nie chcę takich ludzi znać. To... Tak się nie gra w te gry. Trzy osoby wyszły. I dobrze, ja nie chcę mieć takich słuchaczy. E, e, więc e, tak, no, z tego co widziałem, to jest mniej więcej razy cztery wszystkiego, co było w Stardew w kontekście mm -hmm. tego. Bo widziałem cztery wejścia do kopalni, widziałem cztery sloty u duszków. No mega, no plus jeszcze całe ta, ta, to czyszczenie oceanów i rafy koralowe i nie wiem jak duże to będzie, a też jest mega wciągające. To jest zawsze coś do roboty. To, to nie ma tak, że, że zostanie ci energii na coś wieczorem i sobie myślisz, no dobra, zostało, idę spać. Mhm. Nie, to no zawsze coś można zrobić. Łowienie ryb jest super, wszystko jest super w tej grze. No ja też nie wiem, polecam czy... ogólnie żeby ich obserwować na różnych tam socialkach czy na, czy na Discordzie, bo oni cyklicznie też wypuszczają jakieś albo nawet przejrzeć archiwalne um, te arty związane z bohaterami i tak dalej, bo te arty są tak śliczne. W ogóle ta gra jest taka przepiękna, taka, taka piękna ten, ten styl um, tych tych artów, nie? Bo on się troszeczkę mm. różni od, od tego jak wygląda sama gra, ale to jest taki taki disneyowski, pixarowy troszeczkę. Chyba pixarowy Cztery? bardziej bym powiedział, taki... No, ale jest, jest mega, naprawdę mi się to podoba. To jest taka... Art z tej gry chętnie bym sobie powiesił gdzieś na ścianie, jako jakąś mm -hmm. taką, wiesz, pamiątkę, mm -hmm. bo naprawdę ślicznie wygląda. Albo jak się wydali karty ze wszystkimi postaciami, mm -hmm. to, to to by było coś, coś, co no. też chętnie bym przygarnął do domu. Nie, no, no kozacka jest ta gra, naprawdę, to... Przy czym że chwilowo nie będę grał więcej, żeby nie, nie zgłodzić się, ale nie wiem, czy wytrzymam. Bo ja nawet oglądając teraz ten gameplay, to ja bym sobie coś... Bo mnie te gry uzależniają i to tak dosłownie. No mówię, chyba w trzy dni zrobiłem pierwsze 10 godzin. To... Mnie e, póki co najbardziej zniechęca do tej gry fakt, że nie ma w ogóle obsługi pada. Ratunkiem dla mnie jest granie na, na Steam Decku. Mhm. Tylko, no jest to troszeczkę te, takie ułomne z racji tego, że to jest po prostu fanowskie są przypisane do konkretnych klawiszy, więc jako tak odda się grać, ale to jeszcze nie jest taki, wiesz, pełnoprawny system sterowania padem. Oni mają to dodać. I wtedy boję się, że, że wsiąknę, jak już to będzie takie w pełni funkcjonujące, że tam będą już, wiesz, dotykowane, przeskakiwanie pomiędzy minusami i tak dalej, bo oczywiście mogę, tak jak wspominałem chyba na samym początku tam, panelami dotykowymi, ale nie. to jest troszeczkę upierdliwe i, i mimo wszystko gdzieś psuje taki flow, jaki byś chciał mieć w grze, nie, bo chcesz po tak, prostu... Tak, szczególnie, że, że oni mają te, te, te ulepszenia, te quality of life, które wspomniałem, że fajnie by było z tego korzystać, nie? No, bo tutaj ten gameplay, jeżeli oglądacie w formie wideo, to widać, że ja nigdy nie potrafiłem grać na klawiaturze i myszce, bo tutaj co chwilę motyką próbuję jakąś walnąć. <grym> Ale w to mi się też nas... zdarza często, bo to jest bo Ale ja to trochę... robię z bo ja nie umiem <grym> grać na klawiaturze i myszce. <grym> Także bardzo czekam, aż wyjdzie aktualizacja do, do obsługi pada i boję się, że będę jednak w to, w to grać. Takie, takie mam wrażenie. Nie widziałem tego na roadmapie, bo mają na swojej stronie taką roadmapę Early Accessu, co, co kiedy chcą dodać i chcą iść z sezonami, tymi porami mhm. roku. I, I dodawać poszczególne rzeczy, ale takich czysto technicznych to rzeczy tam nie ma. Na Discordzie czytałem, że obsługa Aha. pada jest ogólnie w planach, ale jeszcze nie ma jej na, na roadmapie. No wiesz, skupiają się na tym, co jest w tej chwili najważniejsze mhm. dla nich, nie? czyli na to, żeby rozbudować grę. Cieszy, to, znaczy cieszy mnie fakt, że oni zebrali potężną sumę na Kickstarterze, bo oni tam musieli dodawać tych milestonów, bo tam po prostu ta bazowa kwota została tam uzbierana chyba w 24 godziny. Tylko ja wiem, że to jest też troszeczkę naciągane, bo często jest tak na Kickstarterze teraz robione, że te kwoty bazowe są tyciuśkie po to, żeby się pochwalić tym, że szybko ta, zostało zbierane. 100%. To jest dawno zaplanowane, żeby było w No Natomiast oni uzbierali naprawdę potężną kwotę no i sam fakt, że dogadali się i że gra w Game Passie, nie? to znaczy, że mają dodatkowy budżet z tego też. Bo jednak tak. to pokazuje, że, że Microsoft też zobaczył, że to będzie, e, że to jest potencjalny hit, że ich tutaj wpuścili. Nie? I, i, no jest... I myślę, że się na tym nie zawiodą totalnie, że to będzie naprawdę hit i ludzie, którzy lubią grać i lubili grać w Stardew Valley lub w inne gry tego pokroju, to będzie mega mega tytuł. Szczególnie, że na razie nie ma szans na Stardew Valley 2. Ta kolejna część tej gry, która się chyba tam miało, coś czekolad, coś Fabryka tam. Fabryka czekolady była. No. Fabryka czekolady tam jakaś. Na razie twórca Ucichło jest taki. Coś. Ucichło, bo on mówi, że. Póki gra nie spełni jego własnych wymagań, to być może ta gra będzie w zupełnie inaczej wyglądała. A, może Astarty on to wszystko. 10 dziesię lat leciało, więc. no. Może on to całkowicie zaora, a już było widać, że ludzie bardzo negatywnie podeszli do tego trailera, który on wypuścił, bo trailer bardzo mocno się, y y się skupiał na walce, y a ludzie jednak bardziej wolali tam crafting, fabułę, mhm. y sadzenie i farming a tam było bardzo dużo walki, tam, z tego co pamiętam to połowa tego trailera to w ogóle była walka, nie? a, mm -hmm. a to nie było jakieś fascynujące w tej grze, to, to nie był ten, ten core mechanik, który sprawiał, że ludzie chcieli grać dalej. Tak, ja tutaj mówię, 15 godzin sadziłem, a nie liznąłem w ogóle zabawy ze zwierzętami, nie, nie, nie sadziłem drzewek, tylko jedną porę roku prze, przeszedłem, więc tu jeszcze sporo zabawy będzie, a tak z takiej giercze jeszcze czekam, no to jest. Ej, gdzie jest papryka? Skończyli przed chwilą. I nikt nie przedłużył nagrania za dogełki? No dobili już do limitu 3 godzin. Jaki limit 3 godzin? Eee... To ja poszedłem po kawę. Oni już skończyli nagrywać. Mm, szkoda, ale przynajmniej wrócą za miesiąc. W takim razie to jeszcze sobie pójdę na Discorda Psawła. Sobie popatrzę. O, ładny zoltan. U. Śliczna wygusia. I jeszcze gamon jest super. No, faktycznie gamon jest super. Tak samo jak nasz Discord, gdzie wszyscy są mile widziani.